tak krzyczałam i tak w sobotę wielkanocną jednak klełam na ulicy. W wieku 11 lat. Złapałam wiadro tego chłopaka. A świat zna biłam takie go, słowa. A świat... Wiadrem go biłam. I wiadr, tym go. Wiadrem, jego wiadrem, ojej. Biłam go po głowie. Twoja siostra życzliwa powiedziała mi, że ty to byłeś taki łobuz trochę. Łobuz. Ale taki nieszkodliwy, tak? Nieszkodliwy, znaczy byłam taki łobuz, wiesz, tak gdzieś, wiesz, po podwórkach biegałam, tworzyłam bandy, wiesz, zawsze jakieś takie grupki miałam. Miałam grupkę detektywistyczną. O, jakieś takie miałam ciągoty, że ja będę detektywką i że będę śledziła ludzi, tam, że będę, wiesz, jakieś wykrywać akcje. Miałam dziennik. Okay. Dziennik i tam spisywałam, naprawdę śledziłam koleżankę. Bardzo cię przepraszam, Heniu. Kogo? Jeszcze raz powiedz. Henię. Henia. Moją przyjaciółkę. Byłaś pierwszą osobą w Polsce, która miała stalkerkę. Bo chciałem cię zapytać o handel okularami po rosyjsku. To były czasy, gdy się wyjeżdżało do Bułgarii. Bardzo ciekawe. Okay. Ale ja już powiedziałam, kurczę, nie dam rady. Ja byłam za bardzo lękowa. Widziałaś prawdziwego Bułgara? Czy? No ale dobrze, że nic nie mieli, bo jak ktoś nic nie ma, to wtedy potrzeba jest większa. Witam was bardzo serdecznie, Kała Magia Świąt, RMF FM. To druga odsłona i niebywałe spotkanie wielkanocne. Moim gościem, no cóż ja wam mogę powiedzieć, ja pozwolę sobie, drodzy państwo, oto ona. Najcudowniejszy kwiat kabaretu, żonkil humoru, MacGyver żartu, konewka komedii, kobieta łąka, świąteczna babeczka, Joanna Kołaczkowska. Dzień dobry. Witaj, Joanna. Cześć. I ja jeszcze chciałam też złożyć życzenia przy okazji. Już? Za wcześnie. Na koniec sobie złożymy życzenia. Dobra. Ale jak chcesz, to możesz zacząć. A to takie pół życzenia zrobię. Wszystkiego. Wszystkiego wam życzymy. No, ale tak. Co, jak coś złego pożyczyłaś teraz Nie, to komuś? Na końcu to wtedy, wiesz, dokończysz. Uzupełnimy. Uzupełnisz. No i będzie dobrze. Dobrze, tu będzie się działo, jak mówię, kobieta łąka. Podoba mi się kobieta łąka, a żonkil? Żonkil czego to było? Żonkil humoru. No. A MacGyver żartu? Też, ładne, też. A prawda? Jak jechałam teraz do was, to widziałam całą łąkę. Jest żonkili. Przepiękne, co? I miałam tak, by wiesz, taką chęć tam się nura zrobić. Ładnie to wygląda. W te łąkie. Przed kopcem takie no, są, więc fajnie. Zapraszamy na spacerek. Mają też jeszcze Donica Porad. Ja Donica Porad? Donica Porad. Bardzo fajne. No tak, wiesz, bardzo żeby to fajne. Wszystko było w tym tak. Ogrodowym klimacie. Nie, mi się podoba. No bo wiem, że to już te caryce, kabaretu, to wszystko to już no, to wiadomo. Nie, jak przebrzmiałe i to jeszcze mało tego, nieprawda. A Donica Porad? No przecież. Proszę cię bardzo. Żonkil, ale to wszystko jest prawda. Bardzo się cieszę, bo ty jesteś dla mnie jesteś kwiatem. Jestem twoim psychofanem, wiesz o tym. Czy ty masz tego świadomość w ogóle? Nie. Od lat młodzieńczych? Nie. Dokładnie. Czyli zobacz, tyle lat. Tyle. Nie, ja nie mam tego, Mariuszu, w ogóle świadomości. To i dobrze. I bardzo bo dobrze. Właściwie mi to jest niepotrzebne. W sensie, nie no, to tak, to generalnie jak ktoś kogoś lubi, no to karmi, nie? To jest bardzo, bardzo przyjemne. Ale z drugiej strony staram się tak tym jakby nie żyć tak na co dzień, bo to wiesz, no bo co? Ja wiem, ale no ty masz żyć moim lubieniem teraz. Już nie wchodź na te inne. Ja chciałem ci w ogóle na sam początek podziękować serdecznie, bo ja wiem, co się dzieje. Ja znam twojego menadżera. No. Ja znam twojego menadżera. Twój menadżer zdradził mi, że ty w ciągu roku, to jest jakieś 170 dni gdzieś w trasie, około 290 spektakli, do tego wszystkie podcasty, nagrania, improwizacje. Jeszcze robię przecież słuchowisko raz w tygodniu, ono mi zabiera sporo czasu. Tak jest. Wiesz, montuję to wszystko, te tła, dźwięki, to dosyć tak, ja dosyć dużo roboty. Bardzo serdecznie podziękować za to, że znalazłaś ten czas dla mnie, bo my próbowaliśmy już kilkukrotnie, prawda? Tak, tak, ale Mariusz, wiesz, że zawsze z przyjemnością, tylko tak ta zajętość jest taka. Ta zajętość i nadszedł ten czas, proszę państwa, jestem po prostu w różowych muchomorach, jestem z tej okazji. Spotykamy się w sobotę wielkanocną, Asinko, kochana, to może ustalmy na sam początek. Ty jesteś wierząca, obchodzi cię to, obchodzisz to? Wiesz co, z każdym rokiem to mnie jakoś tak mniej
obchodzi. Ewoluuje znaczy, twoje obchodzenie. To. Ewoluuje. Znaczy, wiesz, kiedyś oczywiście wyrosłam z domu, w którym się tam bardzo tego pilnowało. Wiesz, zawsze właśnie w sobotę szłam z koszyczkiem. No, ale to wiesz, dla dzieci to było przeżycie. No bo tam to jedzonko, też. Te wszystkie koroneczki. Każdy patrzył. Tam się wtedy... Kroszonka. Wiesz, co to jest kroszonka? Nie. Po śląsku to są te malowane jajka. Czyli kraszanka też? A, i kraszanka. Ten, a kruszonka. A kruszonka to jest, rozumiem. Ja bo jest negwitum. Niesamowite, nie, to nie wiedziałam, że tak się nazywa. No to tak, te jajeczka. Ale robiłaś tak, że tam było, była taka tradycja, żeby tam ja akurat, skrobać, my tak, pomalować. W domu to wiesz, po prostu tak jakoś było, że mama miała takie jedne, co to w ogóle za, zazwyczaj były takie wyschnięte już, wiesz, takie wydmuszki. No. Takie gdzieś gotowe, kupione. Tam wymalowane i one były... Nie rób tak, proszę. Widzę bo zwyczający ja, się śmiech. Bo ja wymięknę od razu. No, i zobacz, proszę. I takie te jajeczka no. wydmuchane. Wydmuchane już. I mama je takie zakurzone co roku wyjmowała z komody. Te same, te że same. Okej. I one były takimi ozdobnymi, a reszta były jajka ugotowane. Okej. W cebuli. W cebuli, że ona szło w taki bordo szły te jajka wtedy. W brązik szły. Szły w brązik. Można było drapać. I jak się je otwierało, to to jajeczko było takie żółtawe. Troszkę łapało barwy. Ale to nie szkodziło. Ta sama metoda, powiem ci, u mnie. No a koszyk tak sama gdzieś tam dorzucałaś koszyk, coś swojego? Tak, dorzucałam. Na początku, jak byłam taka bardzo mniejsza, młodsza, to rzucałam jakąś laleczkę. Okay. Robiłeś coś takiego? Ja właśnie chciałem ci się podzielić, bo myśmy taką swoją rzeżuchę wkładali, żeby nie zabrakło nam cały rok. Nie. No. Bo to był taki okres, że ja bardzo szanowałem rzeżuchę. Aha. A przycinałeś, nie, podlewałeś. Tak. Co prawda, że była nielegalna wtedy taka rzeżucha. Mm-hmm. Więc sobie wkładaliśmy do koszyczka z kolegami i żeby ciuciuch. Bo i to jest niby, że wiadomo, żeby nie zabrakło. I żeby nie była święta. I żeby była, dokładnie. Bo ona była święcona. Bardzo dobra. Ja to przeżywałam, wiesz, bo ale zobacz, to jest takie, nie wydaje ci się, że jest w tym trochę rywalizacji, jak te koszyki wyglądają. Pamiętam, jak się tak stawia na takim stole, takiej wielkiej ławie koszyk, to do końca, bo jeszcze tam byłam, bo 2 lata temu zaniosłam święcić. Tak. Byłaś. No. No już tak, powiedzmy, bardziej z przyzwyczajenia, ale zaniosłam. No i jest coś takiego durnego w człowieku, że patrzy na swój koszyk w porównaniu z tymi innymi. No ja weź mi, powiedz, co to jest. Ja widziałem kiedyś normalnie chłopak, który szedł z takim, wiesz, koszem wikinowym na grzyby, te takie duże. Wiesz, takie na grzyby wielkie, tak, nie takie no typowe, wiem, no wielkanocne, takie, tylko... I coś takiego tam... Naprawdę, bo miał tam firanę przykryte to, bo taki przez mały obrusik. Ja nie wiem, co on miał tam za rzeżuchę. Czyli nie było tam symboliki. Nie było symboliki. Nie, może był baranek, zajączek jakieś. A szukało się u ciebie jakieś zajączki, jakieś takie tradycje? Nie, miałeś, u mnie nie było takiego? U mnie nie było tego zwyczaju. Ja jestem zaskoczona, znaczy byłam zaskoczona parę lat temu, gdy się dowiedziałam, że to jest coś takiego, że bywają domy, w których się tego, tam, po prostu jakieś prezenty robi. No, nie, chowało u nas się, prezenty nie? U tylko nas na święta Bożego Narodzenia, a na Wigilię nie. Okej. Okay. U nas się szukało się zajączka, tylko ja nie wiem, czy to moja mama nie przywiozła z Wielkopolski, gdzieś z tamtych rejonów. Ale ja też miałam, mam ojca, który pochodzi z tamtego, ale nie mieliśmy tego nie zwyczaju. A śbigus dygus? No nie, no wiadomo. Było lane? Jejku. Co ja mam za historię ze śmigusem? Dawaj. Po to się tu spotkaliśmy. Przede wszystkim zawsze myślałam, że to jest, uwaga, śmingus, dyngus. Ja też, słowo honoru. Czemu nam mówiono śmingus? No, ale to a są to śmigus, dygus. Śmigus, dygus, no. No w każdym razie... Czy dyngus? Ty, to ja śmigus, nie wiem. Dyngus? Dyngus chyba. Poczekaj. Śmigus, dyngus. Jak jest śmigus? Chyba śmigus, dyngus. Dyngus jest. Tutaj mamy podpowiadaczy z Wikipedią. Mamy ekspertów. I z Google. Otwórz Google i sprawdzaj. No, więc no tak, jak tam opowiadaj. Nienawidziłam tego dnia. Nienawidziłam, bo bardzo mnie, kiedy byłam dziewczynką, stresowało to. A kiedyś było tak, nie wiem, czy ty jeszcze pamiętasz takie czasy, że się całymi wiadrami tak, wylewało z góry. Hydronetki. Tak, rzucało się jakieś napompowane, przepraszam, wypełnione wodą. Różne przedmioty. Tak. Baloniaste, gumiaste. 12 seconds later.
Gumiaste. Gumiastego pochodzenia. Gumiastego pochodzenia. No, stresowało mnie to, ponieważ... Boże, to będzie cały czas ciekły łzy. Dobrze. No i radości. Stresowało mnie to, bo tak, wychodziliśmy do kościoła, no i byłyśmy po drodze oblewane, wiesz, pogoda była różna. Mhm. To było takie, wiesz, to były tak agresywne akcje. No i kiedyś była jedna sytuacja, idę z mamą i moja mama była bardzo, bardzo chora. Wyszła ze szpitala, zimno, wyszła, wiesz, w płaszczu, jest, wiesz, tutaj jakaś chustka, coś zawiązana, chorusieńka bardzo. I wyleciało dwóch gości z klatki takich, wiesz, jeden miałem dryblas, a ja miałam, nie wiem, może z 11 lat. I wylali na moją mamę dwa wiadra zimnej wody. Ujach. Jest bardzo atrakcyjna mama. I dostałam szajby. Taki... Dostałam szajby. Ale to jest niby oznaka, że... Znaczy, czego? To nie była wtedy oznaka, że podobasz mi się dziewczyno, podobasz mi się mamo, Asi. Nie? To nie było to? Nie, nie, to było takie zwyczajne. Po prostu... Hej, hej, lejemy, leje. Dlaczego mamę? Ale to też ciekawe, że nie mnie. Ale 11 lat na to. Byłam chyba za młoda, za mała, za młoda, więc nie chcieli tutaj, wzięli się za mamę. No nie co? Wiem, ile moja mama mogła mieć lat, poczekaj. Szybkie przeliczenie. 11 minus... No takie, chyba była młodsza ode mnie. Twoja mama była młodsza. No i... Obecnie. Od obecnej tego. Dlatego, wiesz, no w każdym... To młoda bardzo. Chwila, muszę się napić. Napisie, proszę bardzo. Nie, słyszałam to. Nie oblej się. Słyszałam to, Mariusz. Śmigus, dygus. Nie. Powiedziałeś. Bo ja mam tu zaznaczone 22 czerwca czyli młoda. Roku. Czyli młoda. Polkowice urodzona. Tak, tak. To ja wiem, czekaj, kiedy ty się urodziłaś. Zaś ci wszystko powiem. Ja się rodziłam z rączką. Kilka lat. Ja się lata rodziłam. Lata. Czekaj, wróćmy do tamtej. No mów. Czekaj, wzięłam i co, kawę i nie wzięłam łyka. Weź łyka i wróćmy do... Że w tobie się zagotowało, jak słuchaj, mama dostała dwa wiaderka. Dostałam, no opętało mnie. Mhm. Mówi się tak, że to jest, często się mówi, że tam, nie wiem, białej gorączki, no tak się... Właściwie nie pamiętam trochę tej... Dostałam absolutnie szajby, rzuciłam się na tego chłopaka. Tak krzyczałam i tak w sobotę wielkanocną jednak klełam na ulicy. W wieku 11 lat. W wieku 11 lat. Już wtedy słuchałaś. Moja matka stała i po prostu nie mogła uwierzyć, że ja takie słowa znam. Nie wiem, skąd jest zdziwienie, no przecież każdy zna, przecież okay. Żyjemy w świecie. No i złapałam wiadro tego chłopaka. A świat i zna biłam takie go, słowa. A świat... Wiadrem go biłam. I tym wiadrem, jego wiadrem, ojej. Biłam go po głowie. Ja myślę, że on jednak zobaczył, że tu jest jakaś niesamowita, że coś tu się dzieje z tą dziewczynką. Że sytuacja nie jest zwyczajna i naprawdę, wiesz co, wycofał odpuścił. Się. No tak, wycofał. Jak ja się darłam. No po prostu, to, no strasznie to przeżyłam. No to pięknie tak. O tobie świadczy, że ty stanęłaś murem. I ty dostanęłam murem, ale stanęłaś. Później, wiesz co, później już miałam taką trochę traumę. Mnie dosyć szybko rzeczy traumatyzują, jakieś sytuacje. To znaczy potem mam jakieś takie silne lęki, w związku z tym już w pierwszy dzień, znaczy w drugi dzień świąt nie wychodziłam. Okej. Okay. Wiesz, patrzyłam tylko jak tam... Przecież ale że ba się, że on wróci z... No nie ten, ale że jak każdy inny. Przecież jak się na wyglądał... Wróci? Że jak się patrzyło przez okno tego dnia, no przecież po podwórku biegali tak. Tylko ludzie z wiadrami. To było jakieś wariactwo. Dopiero później tam jakieś zaczęli kary nakładać, policja zaczęła się tym zajmować. No dobrze, a powiedz mi, czy nie masz teraz takiego tej tęsknoty i takiego żalu za tym, że jak obecnie w śmigus dyngus wyjrzysz przez to okno, to tam jest pustka. Ale tam się nie dzieje właśnie. Tam nie, nie ma psik, mam psik, nie ma. Nie wiesz co, nie mam. Nie mam tęsknoty za dużo, chociaż to jest, z drugiej strony, jakby tak sobie pomyśleć, no jednak to jest tylko woda, nie? Tylko tak, woda, nie. Czego tu się bać. Natomiast chyba najbardziej przerażająca była taka i zniechęcająca ta, taka trochę agresja, która temu towarzysza. No wiesz, jak się tak ktoś biegnie w twoją stronę, wiesz, to przecież... bandy 30 osób biegały. No tak, to były całe hordy. To już nie myślisz o tym, że... wyleją na ciebie wodę, tylko że ktoś biegnie za tobą, wiesz. To jest takie, robi się taka dzika sytuacja uruchamia trochę. Uruchamia się projekcja, że trzeba może... uciekać, wojna. Generalnie tak, że będzie coś więcej. Okej. Okay. Uciekam, bo tu może być coś więcej. Dobrze. Jejku, także ja to za tym nie tęsknię. No natomiast kiedy oczywiście jestem z rodziną, to tam się tam rano spryskujemy. Powiem ci, psik, psik. Że to jest... Tak naprawdę, co to jest? Ale jednak robi się przy tym, o nie, nie.
I to jest... Bezpokój, Andrzej! Albo ja zawsze, a no tak, śmigus dyngus. No ja, ale to wystarczy. Dla mnie to wystarczy. Te giercy, te zabawy, to wystarczy. Okej, okay, czyli takie, dobrze. Mamy pierwszy szczał, że potraktowałaś chłopa wiadrem. No. Ale to nie przypadek, że potem pojawiła się w twoich skeczach szmata. Ciekawe, czy on żyje, ten facet. No nie wiadomo. Lord Wiader. Ty byłaś Lord Wiader. Czy on to pamięta? Ciekawe właśnie. I on teraz na przykład nieraz ogląda jakiś kabaret hrabi albo coś, mówi, ona mnie kiedyś wiadrem. Albo teraz się właśnie dowiaduje. Albo, że to byłaś ty. To było na Cydryńskiego. Na Cydryńskiego. W Polkowicach? W Lubinie. Lubin. Okay. A właśnie, bo wspomniałeś o Polkowicach. Tak, mogę się coś? Urodziłaś, proszę bardzo. Urodziłam się w Polkowicach. Kiedy o tym mówię, że się urodziłam, to ludzie mówią, nie, niemożliwe, bo tam nie ma szpitala. Wtedy był. I rodziłam się z przodującą rączką. Co to znaczy? To znaczy... Na Supermana? W ten sposób. No. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, zamiast to tak, to jeszcze tak, bo głowa już też chciała się wydać. Joanna Chudy, przepraszam, tak? Chuda. Wiesz co, Chuda. Moje nazwisko się niestety tam gdzieś błędnie odmieniało. Okay. No i było Chuda, no. I tak wychodziłaś? Tak. Tak wychodziła, Chuda wychodziła. Ale to od razu ci można było, bo ci się od razu witałaś światem. Tak, tak, oni mnie tam, wiesz, łapali, to było niebezpieczne. Chodź. Ciekawe, którą rączką, lewą, prawą? Właśnie. Dobra, bo już nie zaczęłam analizować, że mam lewą stronę trochę taką słabszą ciała. Okej. Czyli mniej więcej Asior, bo tak na ciebie mówią teraz. Ja mam sporo wiadomości o tobie, bo mamy wspólne towarzystwo zresztą. No tak, wywodzimy się przecież. Ja i ty znasz szczegóły teraz. Ja mam parę. Chcesz? Dawaj. A propos twojego dzieciństwa? Dobra, no to powiedz mi... powiedz mi, palenie kradzionych fajeczek w Bułgarii na plaży? No. W jakim wieku to było? Tak. No to takie właśnie 12, 13. To już wtedy cmokłaś? No tak, nie. To moje pierwsze papierosy to były wypalone na wsi u dziadków, bo ja spędzałam zawsze wakacje u dziadków. No i tam był taki kasztanowiec. I spędzałam na nim większość czasu. Uwielbiałam. Okay. Na nim czy pod nim? Na nim. Na nim też. Na tym drzewie. I, pod nim. I tam sobie, wiesz, podkradałam wujkowi Staszkowi. Tak siedzisz na gałęzi. Papieroski klubowe. Ło, były klubowe. Były. Podkradałam sobie zapałeczki. I tam to były moje pierwsze papieroski. Wiesz, na początku ja się sama uczyłam, nie? Więc tam paliłam, mówię, kurczę, to się tak nie... I wtedy po raz pierwszy zaciągnęłam i wtedy byłam na szczycie drzewa. Śleciołaś. I zrobiło mi się słabo, wiesz, bo wciągnęłam... No, wiem, no wiesz, te młode płucka, te młode główka. Różowe, zdrowiusieńkie płucka wciągnęły dym. Jak pożyżusze. Jak pożyżusze. No mało dobrze, nie spadłam, wiesz. Przyznajesz się. Oczywiście nie polecamy. Teraz to jest w ogóle. Nie na topie w ogóle. Tak, tak. Nie tak, jest fancy. Nie. Teraz ludzie też unikają alkoholu i to mi się podoba. Tak, słyszałem, że spędzają imprezy bez picia, ale to jest świetne. Młodzież ja mam tak. Ja nie piję. I ja powiem ci, że na imprezach czasami jak jest alkohol, ja nie piję. Ja się czuję, jakby, wiesz, łapię klimat. I się czuję, jakbym była na takim delikatnym... Lekki rausz. Ja po prostu jestem zadowolona. To znaczy, że jestem zadowolona. No ja tu też mam wiadomość, informację o tym, że właśnie bardzo mało imprezowałaś. Aczkolwiek, momencik. Zanim przejdziemy do etapu bardzo mało imprezowałam, to idźmy dalej. Proszę panią, kiedyś pani zrobiła imprezę w domu, podczas której zaproszeni gości okradli was. Tak. Tak. Czy pani była wtedy trzeźwa, pani Joanna? Tak. Tak. Właśnie a czy goście byli? Byliśmy to byli za goście? Co ty masz za znajomych? Rodzice wyjechali nad morze. No. I my zostałyśmy same. I to miałyśmy chyba z siostrą, ja może z 15, może 14. Siostra Agnieszka, 15 lat, siostra Agnieszka. I zrobiłyśmy imprezę. I naściągałyśmy, jak to w tym wieku, ludzi, których nie znałyśmy. Mhm. Kolega wziął kolegę i się zaczęło, otwieranie barku. Byłem często też kolegą kolegi. I przychodziłeś do mieszkania dziewczyn, ale nie które... kradłem. Nie, no, rozumiem, ale to wtedy jest, wiesz, bo jak się nagle znajdujesz w chacie, gdzie nie ma rodziców, tak zwana chata wolna, no to rzeczywiście przyznam, że też byłam w takiej sytuacji, że byłam u kogoś, no to rzeczywiście się czułam wtedy swobodnie. No nie na tyle, żeby... cokolwiek sobie wziąć. Brać coś na dłużej. Ale otworzyć...
Ładnie nazwane, brać na dłużej. Brać coś na dłużej, to nie pozwalałam sobie. Ale na przykład, ale otwieranie szafek w kuchni, tak, wiesz, luknąć. Sprawdzanie, co tutaj jest, co mają, co może sobie tam zjeść. To jednak człowiek dostaje takiej szajby. Oczywiście mówię o młodym wieku, nie, przecież teraz bym tego nie zrobiła. Ale jest coś takiego. I wtedy ci różni chłopcy, słuchaj, to był odjazd, oczywiście głośna muza, w każdym pokoju ktoś. Myśmy były przerażone z siostrą. Już myśmy na początku myśmy miały dosyć, bo oni wszyscy zaczęli wypijać z barku ojca jakiś alkohol, wyżerać jakieś tam, wiecie, jak to kiedyś w barkach trzymało się jakieś bombonierki. Bombonierka to, wiesz, stała aż zbladły. Aż się siwiały, ten szron się pojawiał. Tak, aż się pojawiał szron na czekoladzie. W związku z tym wyżerano nam to wszystko i wypito cały alkohol. Ja też, ja pamiętam, robiłem dolewki nieraz. Jejku. Wiesz, żeby uzupełnić poziom jakoś mniej więcej. To było. Ale to potem był rodzice jakieś. Ale nie miałeś wrażenia. Pili. Albo mój ojciec wyczuł kiedyś. Tak? Bo były wypijane alkohole, też nie tylko przy tej okazji tej imprezy. Oczywiście ta impreza skończyła się bardzo źle. Wpadli sąsiedzi, wydzierali się na nas, że tu się dzieje. Oni powiadomią naszych rodziców. Jejku, my z Agnieszką, my przerażone, bo my takie raczej bardzo grzeczne, ale wpuściłyśmy dzicz do domu, no i tak, wiesz. Grzeczne, przepraszam cię najmocniej, twoja siostra życzliwa powiedziała mi, że ty to byłaś taki łobuz trochę. Łobuz. Ale taki nieszkodliwy, tak? Nieszkodliwy, znaczy byłam taki łobuz, wiesz, tak gdzieś, wiesz, po podwórkach biegałam, tworzyłam bandy, wiesz, zawsze jakieś takie grupki miałam. Miałam grupkę detektywistyczną. Jakieś takie miałam ciągoty, że ja będę detektywką i że będę śledziła ludzi, tam, że będę, wiesz, jakieś wykrywać akcje. Miałam dziennik. Dziennik i tam spisywałam. Naprawdę śledziłam koleżankę. Ja bardzo cię przepraszam, Heniu. Kogo? Jeszcze raz powiedz. Henia. Moją przyjaciółkę. Byłaś pierwszą osobą w Polsce, która miała stalkerkę. Stalkowałaś normalnie w tamtym czasie. Heniu, ja ciebie śledziłam. Ale czemu? Przepraszam. Akurat ją możesz zdradzić? Czy ten, co tam? Bo Henia wykazywała skłonności takie wędrujące. To znaczy, ona się przemieszczała. Kto normalnie łazi po mieście w tym wieku? A ona gdzieś tam chodziła, gdzieś tam sobie spali, jakiegoś miała chłopaka. W związku z tym już można było śledzić. Okay. Że trzeba było najpierw znaleźć osobę, która się porusza. Przepraszam. Ale no wiesz, nie każdy w wieku 14-15 lat się poruszał po mieście. Byłaś Pegasusem wtedy. Byłam Pegasusem. Ja chodziłam i robiłam notatki później. Relacje spisywałam, gdzie masz była. Masz to gdzieś w ogóle? Myślisz? Czy wiesz co, mogę mieć. Ja to mogę mieć. Mam cały kartonik takich różnych pamiątek, zeszytów, różnych. Ja robiłam, wiesz co ja robiłam? Ja byłam jakaś dziwna. Co ty opowiadasz? Nie jestem w stanie w to uwierzyć. No, dziękuję. Wiesz, co ja robiłam? Nagrywałam na przykład pogodę dla bogaczy na taśmę. Mm-hmm. Miałam taki magnetofon. Nie. No jakie wideo? No gdzie w tych mówisz latach? Pogodę dla bogaczy z radia. Z telewizji. Z telewizji. Nagrywałam na mikrofon, miałam mikrofon. No. Ja na szczęście miałam od zawsze mikrofon. Dostałam magnetofon ZK-140 z mikrofonem, więc nagrywanie uwielbiam. Taki, wiesz, mikrofonik na nóżkach, no pełna profeska. Mhm. Więc bardzo dużo rzeczy nagrywałam. Nagrywałam swoje piosenki improwizowane we własnym wymyślonym języku, który brzmiał trochę jak włoski. Nawet znam na pamięć jedną piosenkę, proszę, którą nie mogę. Nie możesz? Nie, bo ona jest jednak zawstydzająca. Tego typu, nie? Tak? Piciu perla i takie słowa. Okay, takie, że tak mi się wydawało, że to. Ale to ty miałam 9 lat. Ja ułożyłam. To tak naprawdę ty przyniosłeś swoje dziecięce lata, swoje fantazje, to by się wszystko ziściło, to by się wszystko zmaterializowało. Wiesz, że naprawdę ja co sobie tam wymyślę, to potrafię nawet po 20 latach do tego wrócić i się tym zająć i zrobić. Super. Więc ten mikrofon i ten magnetofon, one mnie chyba jakoś ukształtowały. Mhm. Ponieważ nagrywałam, na przykład tam przykładałam do telewizora, nie było reklam. Więc nagrywałam sobie cały odcinek, na przykład Pogody dla bogaczy. Mhm. Potem to spisywałam i to mam. To mam spisane. Spisywałam i nagrywałam audiobooka. O, cię kręcę.
tylko nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Że to kiedyś będzie. Nagrywałam sama, czytałam, tam kochałam te, no kochałam to i jeszcze cały czas do tego daty miały znaczenie, ja musiałam mieć zawsze datę. Ja nie wiem, czy ja nie byłam jednak trochę dzieckiem, troszkę ze spektrum, nie wiem, bo bardzo... Wtedy to, choć teraz wszyscy kto o tym mamy mówił? Prawie, no tak. Kto o tym mówił? Się po prostu z tym żyło. Ale nie w związku z tym, że spektrum to jest spektrum, to możesz być gdzieś tam na jakimś obrzeżu, gdzieś tam, na jakimś skraweczku, bo byłam bardzo zamknięta i raczej tak z koleżankami, z kolegami miałam, ale tak na jakieś przygody, coś... Jak już miałam koleżankę albo kolegę, to po coś, czyli musieliśmy coś razem wymyślić, wykminić, zrobić akcję. A tak, żeby po prostu być z koleżanką, z przyjaciółką, to nie. To raczej książki, muzyka, wiesz, radio przy uchu i zatapiałam się w marzeniach. No ale potem, wiesz, potem są siły. Także... Człowiek ma potem siłę na to wszystko. Także, kochani, widzicie, róbcie, działajcie, bo to naprawdę się wizualizuje i materializuje się. Super. Jezu, ci tak gratuluję. A propos w ogóle tego, no to ja miałem podobnie. Tylko, że ja patrzyłem na ciebie, na Dariusza Kamysa, na Władka Sikorę, na Leszunia naszego kochanego. No. Proszę ciebie. Ja siedziałem sobie na dywanie, naprawdę, ja to, takie pierwsze wspomnienia z kabaretem, to są paka, na dywanie siedzę, jest telewizor jakiś tam, taki, co się jeszcze zmieniało kanały. Tak, ojej, było. Tak się robiło. Było tak. I ja oglądałem jakąś pakę i wyście tam śpiewali, tańczyli, robili. Bajki dla potuczonych ja znam na pamięć, do teraz. Ja odgrywałem je wielokrotnie. Pamiętasz piosenkę Szpak, Wrona i Ropuch, tak sobie obmyślili, że są bardzo piękni, że są bardzo mili. Tak. Piękne młode dziewczę sobie upatrzyli. No nie, to aż tak nie. Mnie se upatrzyli, co ja biedna zrobię. Tak jest. Mała calineczka, mała. Piękna, piękna jak laleczka. Czerwone usteczka w sam raz dla nas. Kurde. I tam wchodził w sam raz dla nas, wchodził Adam Pernal smutny, tak. Na który niestety już... odszedł od nas. No, pianista. Ale wiesz co, a propos śmierci, przepraszam, że bo to jest święto zupełnie odwrotne. Możemy mówić właśnie o śmierci, bo wiemy, że za 3 dni... Mamy przecieki, że za 3 dni będzie wszystko okej. Okay. No nie? Dobrze. No to co? Już nie bójmy się tematu. Wiesz co chciałam powiedzieć, a propos Adama. Kiedy Adam zmarł... Jeszcze raz, Adam Smutny... Pernal, pianista kabaretu Potem. Kiedy Adaś zmarł, właśnie wraz z tą jego śmiercią zrozumiałam jedną rzecz. Nie wiem, że czy dogłębnie, czy do końca, czy w jakimś tam stopniu ją zrozumiałam, że skoro ja go pamiętam, to on żyje, jakby w sensie... Dopóki? Nie takim jak... Po prostu o nim pamiętam. Wiem, że jest, jakby... Tylko się nie kontaktujemy, no, nie mogę z nim porozmawiać. A mało tak razy jest, że przez parę lat się człowiek z kimś nie widzi, nie rozmawia i ta osoba też jest, więc czym się różni praktycznie to, jak kogoś nie, no nie wiem, rozumiesz? Kurczę, ale mówię nie, dla kogoś nie, bliskiego. Bardzo fajnie. Bo dla kogoś, kto się z tą osobą widzi codziennie, chciałby ją widzieć, pragnie ją widzieć, no to jest coś innego. Ale tak, i wtedy to zrozumiałam, że ta śmierć nie jest aż tak... Jest przereklamowana. Przereklamowana śmierć. No. Tak, nie polecamy. Ja nie polecam. Nie polecam ani troszkę. Żyj, baw się, żyj, ale nie udław się, jak śpiewał Grubson. I albo i żyj i daj żyć innym. O, to jest jeszcze lepiej. Tak, nie wtrącajmy się w to wszystko. Śmigus dygus to już było, bo chciałem cię zapytać o handel okularami po rosyjsku. Jejku, to były czasy, gdy się wyjeżdżało do Bułgarii. Zarobić. To jest kosmos. Byłyśmy dziewczynkami z siostrą, więc myśmy się tym nie zajmowały, jakby... Myślałyśmy, że jedziemy na wypoczynek. Ojciec miał truskawki. Okay. Mój ojciec, ojczym, Zbyszek, miał hektar truskawek. I zamiast wynająć pracowników, którzy to będą zbierać, te truskawki, to oczywiście co? Dzieci. Najlepiej. Mama gotowała, a my z siostrą zbierałyśmy truskawki. Wiesz, to jest zbieranie, nie wiem, codziennie. Jest taki moment, dużo że się... Dużo tych truskawek, to nie, że tam 3 grządki. No hektar, no, dużo. Dla nas to był kosmos. Ja tego nie zapomnę. Wykopki i zbieranie truskawek. Ale nieważne. Po tym z tego ojciec... Zbierałaś stonkę, sorry, kiedyś? Stonkę tak. Też wybierałaś? Zbierałam stonkę, ponieważ ja skończyłam technikum ogrodnicze. Wiem. Więc w Głogowie. Więc
oczywiście byliśmy bez przerwy wywożeni, żeby zbierać stonkę albo tam jakieś inne dziadostwo. Proszę cię, ja cały czas coś robiłam. Bardzo ładnie. Ja byłam wykorzystywana do prac. W polu. No ale niezły. Właśnie, a propos, że tak powiem, wspomnianego technikum ogrodniczego w Głogowie. I teraz jestem ciekaw, czy pójdziesz w to. Możesz powiedzieć, co tam się działo? Bo to był bardzo szczególny okres podobny. Powiem ci, ale jeszcze mogę jeszcze tylko wrócić na chwilę do Oczywiście. Tej Bułgarii. Aha, pewnie. Bo dawaj, Bułgarii. Pojechaliśmy do tej Bułgarii za te pieniądze, to jest truskawek. Mhm. Nie sprzedawać truskawki. Czekaj, czy truskawki w Bułgarii sprzedawaliście? Nie, okulary Olasko, sprzedawałaś. Nie. Już mówię. Jak po prostu niepotrzebnie połączyłam wątki. Mm-hmm. Połączyłam wątek z wykorzystywaniem dzieci. Do prac. Najpierw zbierałyśmy te truskawki, potem pojechałyśmy z rodzicami do Bułgarii i wydawało nam się, że skoro mamy hektar truskawek i mnóstwo pieniędzy, z truskawek były. To teraz będziemy sobie w tej Bułgarii odpoczywać? Nie. Okazało się, że moi rodzice wzięli bardzo dużo towaru, który wtedy szedł w Bułgarii albo na Węgrzech. Mm. Okulary, papierosy. Klasyka taka. Czekaj, coś jeszcze się brało. Czy jechaliście maluchem zapełnionym po Oczywiście. Prostu Oczywiście. Bagażnikiem dachowym? Dachowym nie, ale tam nabrali, wiesz, nie było tak strasznie dużo tego towaru, bo moi rodzice trochę się tak bali. Bo mama, wy we dwie z tyłu i jeszcze 6000 ton Za pierwszym fajek. Razem, jak pojechaliśmy maluchem na Węgry, to za dużo nie wzięliśmy tego towaru, bo trochę nie było jak, no maluch, no czujesz? Nie wiem. Trzy osoby i jeszcze pies z tyłu. Jeszcze pies. I pies z tyłu. Jedziemy na Węgry, to tam nie mieliśmy za dużo towaru i nie byłam zmuszana do handlu, natomiast kiedy... No, to natomiast, miło ze strony rodziców. Natomiast przeżywałyśmy to z siostrą, to było dla nas tak poniżające, bałyśmy się okropnie, widziałyśmy wszyscy na tych bazarach, Polacy w lęku stali, wszyscy stali w lęku, że zaraz przyjedzie policja. I myśmy były przerażone z siostrą. Miałyśmy coś takiego, trochę nas tak mama też wychowała, w takim ogólnym lęczku, mm-hmm. tak, że bójmy się. O Jezu, Boże. Wszystkich się bójmy, ktoś puka, Jezu, idą po nas. Tak, cały czas idą po nas, wojenny nastrój. Więc stałyśmy na tym bazie. Najpierw zawieźli nas do Bukaresztu. Okej. Okay. Sami poszli gdzieś stać przy samochodzie. A nam z na siostrą silniku. Tak, a nam rozłożyli ręcznik i ten towar do sprzedania. O kurę. My, 15-latki, rozumiesz, dziewczynki, ja byłam przerażona, zawstydzona. I po rosyjsku jeszcze. I po rosyjsku. No tak, bo przecież kto zna polski, tak. No a my nie znałyśmy angielskiego. Bułgarzy, nikt nas nie uczył, a same też nie wpadłyśmy na to, że można. I takie po rosyjsku, jakieś takie skolko. Tak, skolko, ile tutaj dla gimby. A jak było gimby? Za małe, to było kici. Kici. Tam przykładały kici za małe. Tak, czyli miałyśmy jakieś ciuchy też. Chyba tak, chyba mama spakowała nam też jakieś swoje stare ciuchy. Kurczę. Czyli taki trochę lumpek. Czyli teraz jak fashion, widzimy... Fashion był. I krem Nivea. O. Oni bardzo kupowali Nivea. Nie no, kosmos. I z tych pieniędzy... Wszystko. Potem nas zawieźli na jakiś kolejny bazar, bo tam oni szli po takim szlaku Polaków, którzy okay. mówili, hej, tu się sprzedało, hej, żeby tu potem się sprzedaje, potem jedziesz do dżinsy, do Gineshtu, tam na Gineszt jakiś, tam w Gineszcie jest bazar, potem jedziesz do Fineszt, do Peszt i wszędzie gdzieś jeździliśmy i sprzedawałyśmy. Słuchaj, ja tego nie zapomnę, to była moja kolejna traumka życiowa, czyli taki strach, że, bo oczywiście była akcja, policja, i wszyscy się zbierali, i my, dziewczynki, czy ty czujesz? Zbierałyśmy to wszystko i biegłyśmy do samochodu i uciekaliśmy. Potem przyjechaliśmy, uwaga, najważniejsze, już do miejsca wypoczynku. Mm-hmm. Się okazało, że nie będzie wypoczynku. Czasy pod gruszą nie były? Tam cały czas miałyśmy handlować. Ojej. Okularami. Aga na mnie mówi, że tam ja papierosy kradłam, no ale przecież ona
Ona była taką specjalistką od Chciałaś, handlu. Chciałaś, to masz teraz, proszę bardzo. Tak. Agnieszka była taką specjalistką od handlu. Ona podchodziła i ludziom proponowała. To mi się wydawało jeszcze wyższy level uzależnienia. No, ale ona nie... Ja to mówię, ona nie, ważne, żeby nie wciskać, ważne, żeby wzbudzić chęć posiadania. Tak, tak. Była bardzo skuteczna i wchodziła na, uwaga, Ewin Płaszcz, czyli na plażę nudystów. Okay. I tam właśnie leżały nagie panie i nadzy panowie. Dla nas też to było bardzo Okej. Ale ja już powiedziałam, kurczę, nie dam rady. Ja byłam za bardzo jeszcze bardziej Widziałaś lękowa. Prawdziwego Bułgara? Czy? No ale dobrze, że nic nie mieli, bo jak ktoś nic nie ma, to wtedy potrzeba jest większa. Widziałam. Widziałaś Bułgara? Widziałam. No i stałam przy tym wejściu, bo to była ta plaża nudystów, była taka oddzielona takim jakimś murem. Dziwne to było. Oni tam mieli jeszcze goręcej. Wiesz, w Bułgarii jest mega gorąco, no to było jeszcze goręcej. I ten zapach tych olejków, tam było nie do zniesienia. Weszłam, zobaczyłam Bułgara. Pomachał do cię? Mówię, nie. Wiesz, że myśmy byli dziewczynkami, ludzie 15 lat, tak? I handlowałyśmy tam po rosyjsku, oni myśleli, że jesteśmy Rosjankami. Tak, te wszystkie ktoś pieniądze... szukał handlowca, to... No dobra, te wszystkie pieniądze... I te wszystkie pieniądze, które zebrane, co... Nie to, że sobie coś kupiłyśmy, że mogły, że dostałyśmy je. Nie. Dałyśmy rodzicom i uwaga, jeszcze kolejne poniżenie. Bo mieliśmy, dostawało się vouchery na jedzenie. Mhm. Czyli masz, wiesz, do jakiej knajpy, idziesz tam, jesz śniadanie, obiad, kolację. Te vouchery Polacy sprzedawali od razu po przyjeździe za dolary. O. Ojciec dostał, nie wiem, $100 za to, no proszę. Więc nie jedliśmy. A to chociaż do Peweksu was potem wzięli? Nie, nic. Co ty, Mariusz. Więc my nie jedliśmy. Jeżeli sprzedaliśmy vouchery... To było niewolnictwo tak Polacy, typowe. A co? Oczywiście, że tak. Nie jedliśmy, więc co? Mama z ojcem wzięli kuchenkę i w pokoju... W pokoju, tam gdzie mieszkaliśmy, między łóżkami. Pojawiał się mały Makłowicz i hej. Niewiarygodnego. Słuchaj, wzięli rodzice takie puszki, jakieś wojskowe mięso. Ojciec dziś zdobył takie półkilogramowe z tłuszczem. Och, to się topiło przepięknie. To oni to rozpuszczali. Spanie w i było, wszystkim. Ale dlaczego? Dobra, ja rozumiem, mięso, dobra. Ale dlaczego do tego nie było chlebka i tylko tam jakieś pomidorki, papryczka? Same mięcho szło? Nie, ziemniaki były gotowane. Po co? Myślałem, że... Wyobrażasz sobie, między pościelą i drugą pościelą gotowany gar z ziemniakami na wakacjach w Bułgarii? Jest skwar, gorąco, myśmy nie chciały tego jeść. Jesteś na wypoczynku, wszyscy jedzą pizzę, jakieś tam, wiesz, owoce morza, a my jedliśmy ziemniaki z mięsem, z puszki i pomidory codziennie. Czy to nie jest rzeczywiście niewolnictwo? Jest to, nawet nie wiem, jak to jak to skomentować, spuentować. Ale z drugiej strony, no jest to jakieś ciekawe, że tak powiem, ciekawe przeżycie i stwierdzam, że jednak, no... No ja pamiętam tylko, jak wracali, więc coś tam zawsze przywieźli, więc moi rodzice... U nas nie, u nas lepiej. Się przywoziło pieniądze z wyjazdu. U nas się przywoziło z wakacji pieniądze. No to też dobrze. A ojciec potem za to kupił samochód. O, a jeszcze wrócę wrócę ci do tego twojego pytania w technikum. Tak, bo ja chciałbym przejść, bo tutaj mam akurat na ciebie znowu kwiatka. Bo to technikum to... To technikum ogrodnicze w Głogowie, pani Joanna Kłoczkowska. Ja miałam same bardzo duże jakieś takie przeżycia. Wszystko było, albo byłam bardzo nadwrażliwa, albo rzeczywiście zdarzały mi się jakieś niezwykłe sytuacje, ale wydaje mi się, że to technikum to było jedno z mocniejszych przeżyć w moim życiu. Tak, takie wiesz. No, tak się dowiedziałem. Tak, trwające długo, bo to jednak 4-letnie technikum, no i internat. Bo to jest wszystko razem, wiesz, szkoła to szkoła, już... jak jeszcze jesteś w internacie, no to też są i relacje z wychowawcami, są relacje z uczniami, no było ciężko. A było urwanie z łańcucha takie, czy to było nie. Za bardzo było pilnowane nie, wtedy? Nie, za bardzo pilnowane, byliśmy bardzo, no,
nieludzko czasami traktowani. Tak? To, no, to były takie czasy. Trochę zwalam na czasy, nie? To zauważ, trochę zwalam na czasy, ale no, kompletnie sobie na to nie zasłużyliśmy, byśmy dziećmi. Rozumiem, że nie do pomyślenia w obecnych czasach. Nie do pomyślenia. Wszyscy z tych ludzi zostaliby obecnie, wszyscy ci, którzy nas skrzywdzili, byliby obecnie zwolnieni z zawodu, absolutnie. Jeżeli nie więcej. Zostawimy im, damy im szansę żyć? To dobra, to ja może tylko... Nie, ja staram się o tym, wiesz, jednak nie mówić, bo to jest bardzo silnie konfrontujące. Okay. I ja też nie, jakoś nie chciałabym nikomu też krzywdy dobra. robić. No to macie szczęście, że ta kobieta ma tak dobre serce. Ale muszę zapytać, ponieważ życzliwi. Tak. Co ci tam kazali mnie zapytać, kim byli Pader i Kwaśnik? Ha, przy łyku ją złapałem, dobrze. Kim Pader. Byli Pader i Kwaśnik? Artur, moja miłość ze szkoły średniej. Mm-hmm. Taka miłość, wiesz, taki przez całą szkołę. Ja się w nim kochałam. Ale to te technikum, tak? Całe technikum się w nim kochałam, chociaż już nie powinnam była. Mm-hmm. Pod koniec tam parę razy się spotkaliśmy w pierwszej klasie. Mieliśmy jakieś takie niesamowite miejsca, w których spędzaliśmy czas jako tacy, że tak powiem, zakochani. Nie wiem, czy on był zakochany, ja na pewno byłam bardzo. Mm-hmm. To było moje takie pierwsze, wiesz, uczucie. Ja nie wiedziałam, z czym ja się stykam. Wiesz, gdzie myśmy spędzali czas? Na przykład w piwnicy. Potrafiliśmy siedzieć. I gotowaliśmy ziemniaki i mięso. Ale co, śmiejesz się? Obok był worek z ziemniakami, bo to było w piwnicy u jego rodziców w bloku w Głogowie. Rozkładałam mój płaszczyk, ja miałam taki okres, że chodziłam w płaszczach takich do ziemi, takie buciory grube, wiesz. Takie szpiegowskie. Takie, tak, ci płaszcze. Z tego detektywistyczne takie. Tak, płaszcze takie prochowce kiedyś. Wiem, jakie. Inspektor Gadżet miał takie. Ja tak chodziłam, zawsze jakiś pasek wojskowy gdzieś zapięty. Kładłam ten prochowiec na ziemi w piwnicy. Wiesz, takie po prostu betonoza taka kompletna i kładliśmy się na tym i leżeliśmy. A to on nie mógł położyć coś, to ty tak, czyli ty byłaś bardziej zakochana. Ja jednak. Byłam. Bardziej byłaś. Nie! To co on kładł? No tak, ale masz ciebie. Rację. Jeżeli ja kładłam swój płaszcz i na nim się kładli, czyli ja byłam bardziej zakochana. Bardziej byłaś. Masz rację. Ale zresztą to była jego klatka i on nie miał okrycia wierzchniego. Tak go tłumaczę. On wychodził bez płaszcza. I wiesz, czym myśmy się zajmowali? Leżeniem obok siebie i takim... Tak na chwilę tak czułam jego ciepło, to nic więcej byśmy za... Bez chyba... Bułgara. Nie było między nie, wami nie, nie, Bułgara. Nie, nie było. Nie było, nie było. Nie, no. Absolutnie nie. Myśmy, to było takie bardzo romantyczne zakochanie. No i gdzieś zawsze tam łaziliśmy po jakichś parkach. Znaczy, wiesz, były jakieś takie... A wiesz teraz, co robi? Kim jest? Albo coś gdzieś tam miałaś kiedyś jakieś zderzenie? Czy coś? Nigdy więcej nie miałam z Arturem kontaktu. A pan Kwaśnik? A Kwaśnik? Kwaśnik? No to był nasz oprawca. To był nasz klasowy oprawca. Aha, chociaż czyli tak, nie z wychowawców tam, nie, z tego internatu, tylko... Bo nie dość, że nic poń klasowy. Mieliśmy różne przygody z nauczycielami, to również mieliśmy oprawców klasowych. No ale wiesz, w każdej klasie chyba tak, tylko w każdej grupie. Też to przeżyłem straszne. I Jacek był takim, no trochę, no najbardziej, że tak powiem, aktywny. Z tym oprawianiem. W ogóle nasza klasa była podzielona bardzo. On teraz oprawia książki. Nie, ja się z Jackiem spotkałam parę lat temu. To jest cudowny człowiek. Bardzo cię pozdrawiam. Przepraszam, że tutaj wymieniliśmy. RODO. Ale nie, to jest... No, ale Jacek jest cudowny i z Jackiem mam kontakt. On jest publiczną osobą. Możemy. Nie, z Jackiem mamy kontakt i Jacek. Po prostu byłam zaskoczona. Mówię, jak jednak po paru latach się kogoś zobaczy i potem już człowiek wie i rozumie, jak, głupoty, tak, jaka ja byłam. Ja też robiłam durne rzeczy. Ja wiem, ty, że... Jejku, zaraz mi to powiesz. Zaraz mi to powiesz. Nie, to jest, ale to nie wiem, czy to, ale zaraz mi ty powiesz to, co ty myślisz. Dobrze. No. Bo ja wiem tylko tyle, że bo twoja mama była wielokrotnie, ale to podejrzewam, że w podstawowej jeszcze szkole wzywana do szkoły, że rozśmieszasz kolegów, koleżanki, dorysowałaś takie małe postaci, takie proste chłopki i dorysowałaś siuziory. Fifole dorysowywała. Czyli Bułgary. Bułgary.
Tak, przekształcałeś każdego chłopka w bułgara. Czyli czekaj, czyli to w podstawówce, dobrze. Tak? Tak, tak. I że ty rozśmieszałaś tym strasznie. I przez to przeszkadzali wszyscy w lekcjach i byłaś wzywana przez to, że rozśmieszasz. Że rozśmieszę mamę, ponieważ ja byłam zawsze malutka, niziutka, to mnie sadzano z przodu, więc ja sobie dorysowywałam, doklejałam ten... Czarny ząb, słyszałam o nim. Odwracałam też. Się, no i wszystkich wycieńczałam i wszyscy dostawali uwagi, a ja byłam, wiesz, cała na biało, nie? Ale oczywiście potem tak, były sytuacje, ale jeszcze to jest takie trochę niewinne. Natomiast, wiesz, ja byłam straszną bagarowiczką. Tak? O. Tak. Powiem ci, że to jest niesamowite, bo raczej się, wiesz, wagaruje, jak się jest coraz starszym, nie? Tam, czyli cwanym, wyrobionym. A ja wagarowałam, kiedy byłam naprawdę malutka, takie 7-8 lat. Ja robiłam tak, zawsze sobie świetnie radziłam. Nikt nie wiedział. Ja zawsze gdzieś tak, wiesz... Robię, rozrabiam, no, ale to nikt przed rodzicami tak naprawdę tylko, czy no, co? No przed nauczycielami, przed szkołą. No przed nauczycielami, to oni wiedzieli, że bo cię nie było. Nie, właśnie czy nie. Jak? Tak robiłam, żeby nie że wiedzieli. Że jeszcze miałaś obecności. Tak, ponieważ kiedyś było tak, że sprawdzało się obecność na pierwszej lekcji. A, i przez że cały dzień się dzień nie sprawdzało. Było. Więc to ja wykorzystywałam ten system. Wiesz co? Lukę, znalazłaś lukę. Tak, kiedy na przykład bałam się jakiegoś tam przedmiotu, że to już mnie nie było. Albo mówiłam, uwaga, czy mogę namoczyć gąbkę? Oko. Szłam namoczyć gąbkę i już nie wracałam. I tam było. A jeżeli wysyłano po mnie, czyli ja miałam sposoby, ja miałam kilka procedur, wysyłano po mnie, tam Aśka, pani cię wzywa, nie? To ja siedziałam w kiblu, już czytałam coś, ja czytałam, non-stop coś czytałam, albo pisałam po ścianach, to ja. Czyli ja byłam... Tam, gdzie jest napisane, że tu byłam, to tak, ty tak, ale naprawdę byłaś. Wszędzie się podpisywałam, jak po 40 latach poszłam odwiedzić moją ale szkołę. Normalnie Joanna... Nie, Asia Huda. Nie, no, Asia Huda. Tak. No to zostawiałaś taki ślad. Trochę tego taki nie, trochę ostry nie ślad nie kumałaś. Trochę, już swój ślad węglowy zostawiałam. Ja się w ogóle nie orientowałam, że jednak się trochę kompromituję, ale to wtedy, kiedy wysyłano po mnie, to wracałam, nie? To wtedy wracam, albo na przykład mówiłam, że boli mnie brzuch, że wrócę później. Słuchaj, byłam świetna w tym. Nikt się nie zorientował. Ani szkoła, ani rodzice. Kurczę. Szacunek ludzi u szkoły. Edukacji. Ludzi oczywiście. Edukacji. Bardzo się cieszę. Asiu, przejdźmy do tego, żeby zweryfikować, bo jest parę informacji o tobie, takich typowych. No wiesz, ta Wikipedia, ale to... Ale to ja bym tak chciał, bo... Jak myślisz z tą młodzieżą teraz taką, powiedzmy, nie wiem, to jest to pokolenie Z, czy jak to się nazywa już teraz? Oni cię kojarzą? Jak myślisz? Bo tak ja ile, na przykład... I ile mają lat? No nie wiem, no powiedzmy tacy 15-20. No nie. Bo ci młodsi to mają dużą szansę, że w ogóle nie kojarzą. Tak, no nie, no niektórzy tak, dzięki rodzicom, którzy lubią. No teraz jest na pewno łatwiej, bo mamy... TikTok, mamy bo ty media jesteś społecznościowe. Influencerką, ty bo jestem ja zawsze to lubiłam, zawsze to pilnowałam tych spraw, Facebooki i inne, że zawsze tego pilnowałam. Lubiłam, tylko nigdy też tego nie pilnowałam po to, żeby nam to coś dawało, tylko ja to po prostu bardzo lubię. Lubię, wiesz, że ja kiedy byłam w ciąży, to był 99 rok, to Boże, ja. To ja wtedy. Znasz jako nastolatka? No, 1999, przed milenium, no. Tak, to kiedy byłam w ciąży, to ja wtedy się wzięłam za robienie stron internetowych. No, wiesz, jakieś takie miałam zawsze... Tak, projektowałaś strony internetowe? Tak, słuchaj, uczyłam się HTML-a, miałam książkę i ręcznie z palca pisałam strony i robiłam, wtedy zrobiłam stronę kabaretu pod. Potem, znaczy ona już była wcześniej. Ona była wcześniej. Przepraszam, nie pamiętam teraz, jak ten nasz kolega się nazywał z Krakowa, który nam zaproponował zrobienie strony. Wtedy jeszcze żaden kabaret w ogóle jakoś w Polsce dopiero internet raczkował. Jakoś 96. Mogło tak być. 5-6. Myśmy mieli już wtedy kabaret, potem mieliśmy stronę, właśnie dzięki niemu. Później ja zrobiłam trochę inną. Tę stronę napisałam nową, potem napisałam też dla Hrabi i dla kabaretart.pl. Taką chciałam, taki pomysł. Ojejku, to było to, co Władek Sikora prowadził? I tam było...
Nie, ja to prowadziłam. Kabaretart.pl. A co to było takie, co były oceniane kabarety gwiazdki? No to to! To było to? To! To ty dawałaś te gwiazdki? Nie wiem, może tam może z kimś dawałam, nie wiem, ale potem stwierdziłam, że... Nie, bo to, słuchaj, mój pomysł był taki... Tam było wszystkie kabarety i to i one się odnosiły do tego i to było znaczące. Ja jako były kabareciarz łowcy w Patrzyłeś na to, ale to wiesz, ja chciałam przede wszystkim, żeby był portal dla wszystkich kabaretów. No. I miałam taki pomysł, żeby później było tak, żeby tam były też, żeby był dostęp do wideo, dostęp do audio. No to bardzo wtedy zaczęły wchodzić pliki, wiesz, MP3 gdzieś się pojawiały. Czyli coś takiego, jak teraz jest Tworzymy Historię. Tak, to tak, ty tak. Byłaś... Ja sobie to zaczęłam tworzyć, tylko już byłam niestety za słabiutka od strony technicznej. Potem pojawiły się jakieś tam skrypty i w ogóle się to rozwinęło tak, że ja już niestety, ja nie miałam czasu na to, ja nie miałam głowy do tego, ale żeby ja się tego uczyć. Ale pamiętam te jakie tam były dyskusje, dlaczego kto ma jedną gwiazdkę, bo tam było od 1 do 3 gwiazdek. Tutaj no były te gwiazdki. Tu mi rzeczywiście Władek pomagał, bo no sama bym nie... Każdemu zrobiłam opis, dla każdego kabaretu zrobiłam opis. Dokładnie. I tak chciałam dobrze. Ja chciałam tak dobrze, a te gwiazdki chyba były niepotrzebne, bo wiesz, no tak jak z tymi koszykami, rozumiesz? Ja wiem, kładziesz... że były mąciły, były, ja wprowadzały w środowisku kabaretowym. Czyli nas musieli nienawidzić. No nie, bo nikt do końca nie wiedział, kto te gwiazdki przyznaje. Ja byłem pewien do teraz, że to Władek Sikora. Możesz mieć rację. Szeryf, możemy nazwać szeryfem zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Wiesz co, możesz mieć rację, że Władek, bo myśmy tutaj z Władkiem razem działali, no. I założyciel kabaretu potem. Słynnego. Fajnie, jak sobie teraz Władkiem twarz wytarłam. To na pewno Władek. Ale to słuchaj, to zacznijmy. Gdzie ja bym coś takiego to zacznijmy od momentu, bo pierwsza przygoda to była Dariusz Kamys, który jest po prostu nieodzownym i nieodłącznym twoim szwagrem i towarzyszem mojej zawodowej drogi. Tak, jest zawodowej drogi. On założył drugi garnitur i ciebie na casting, z tego co wiem, wysłał Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Tak, bo z Adasiem byliśmy na roku i ja się tak, wiesz co, ja się nie interesowałam występami, bardziej jako widzka przychodziłam do klubu Gęba. No wiesz, oglądałam te kabarety. Wiesz, i uwielbiałam się śmiać, że to wtedy był dla mnie taki bardzo dynamiczny rozwój mojego łba, bo nagle zobaczyłam takie świetne rzeczy. No wiesz, jak byłam z Lubina, no czasami tam widziałam, wiesz, poszłam na Krzysztofa Krawczyka, o jakieś takie, wiesz, występy muzyczne, ale teatru, że tak powiem, tak za bardzo nie widziałam, no poza tym, co nas zmuszano. W tym technikum ogrodniczym wywożono nas autokarami do Wrocławia, do opery i wiesz tam. Żeby coś wiadomo, sprawić. No to wiesz, jak cię zmuszą, żebyś zobaczył, to no to nie rzucaliśmy, i nie, nie. Rzucaliśmy frytkami, no, tym się zajmowaliśmy. No bo, bo my jesteśmy po tym samym, w ogóle mamy te same ukończone studia. Tak. Znaczy, u was to się nazywało pracownik kulturalno-oświatowy, tak? Tak. Teraz to jest animacja społeczno-kulturalna. Tak, tak, bo, tak. A ty gdzie skończyłeś? Ty w Cieszynie. Ja w Cieszynie. No, przecież. Proszę cię bardzo. No to dobra, no to ale tam. Dariusz Kamys, czyli pierwsza akcja to było drugi garnitur. Bo drugi garnitur. Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, on też się kabaretował? Znaczy, no, ja wiem, natomiast... Adam miał w sobie artystę od zawsze i kiedy go poznałam, Adam śpiewał i tam wprowadzał nam trochę takiego klimatu, trochę takiej piosenki literackiej. To wszystko było szokujące. Wiesz, w ogóle studia są świetne pod tym względem, bo ja nagle się powiem. Otwiera taka, wiesz, przestrzeń. Ja też. Trochę powiem. Taka artystyczna, intelektualna. I wyjechałaś. Zresztą jak ty już byłaś w internacie, w technikum, no to... To ja dla mnie bycie na wyjeździe i z dala od rodziców i bycie niewolnikiem. Bo ja po raz wtóry będę powtarzał młodzieży, która nas słucha, jeśli możecie na studia obowiązkowo trzeba wyjść z domu rodzinnego, żeby doświadczyć tej komuny. Tak. Coraz mniej tego jest już niestety. No są, ale... są akademiki, ale już takie, wiesz, bardzo ucywilizowane. Gdzieś jakieś pokoiki z łazienkami, no. Tam już nie ma pomiędzy łóżkami robienia, znaczy gotowania zimioków tak, z cebulą. Ja nie uważam, że żeby przeżyć życie, to trzeba zaznać
pewnych takich klimatów, jakich ja zaznałam. Jestem nie, daleka, ja nie mówię jednego, ale mówię, że to uczy tak, jakiejś samodzielności, kombinowania trochę. Ale jednak trzeba, sobie. Tak podsumowując, muszę powiedzieć, że jednak to wszystko mnie ukształtowało i o tym przecież są też te moje piosenki, o którym wspomniałeś, tam przez chwileczkę wspomnieliśmy o tej brunatnej Ewce, nie? Że no to są wszystko jakieś moje efekty. Jeszcze nie wspomnieliśmy, ale będziemy tak delikatnie, tej wyobraźni, która mnie, która musiała być wzmacniana. A, mówisz o tych improwizowanych twoich wszystkich piosenkach, tak, która musiała teraz być wzmacniana przez to, co ja przeżyłam. I Darek mnie zaciągnął do kabaretu Drugi Garnitur, ale wcześniej Adam powiedział: Aśka, nie, Darek mnie nie zaciągnął, rzeczywiście. Nie, no, Adam cię wysłał. Adam mnie zaciągnął, Adam powiedział, szliśmy na zajęcia do Mrowiska, takie było miejsce, być może jeszcze jest w Zielonej Górze. I mówi: Aśka, przyjdź dzisiaj, mamy próbę Drugiego Garnituru, szukamy dziewczyny. I mówi: po co ja, nie? Taki dzikus trochę. Przyjdź. No i przyszłam. A wtedy poznałeś w ogóle Kamola dopiero? Pierwszy raz? Nie, no ja już szwagra mojego to ja znałam, ja byłam na weselu. A to on już był, już wtedy było szwagrowane? Oczywiście, on był szwagrem. To było... Ja ich jako kabaret potem... To było. Kolesiostwo. No, ale nie, poczekaj, ja jako kabaret potem oglądałam w Lubinie, w moim mieście rodzinnym. Byłam w Domu Kultury Muza, w którym graliśmy niedawno. Bzdat. No. I oglądałam je w pierwszym rzędzie, byłam zachwycona. Ale co byłam oglądałaś? Kabaret potem. Jeszcze była Ewa Sopielewska grała, mnie nie było. Także ja już Darka oczywiście znałam. Dobrze, myśmy Darka z siostrą moją, kiedy byliśmy nastolatkami, myśmy go upatrywały na cmentarzu. Bo właśnie w ogóle mi mówiła, że ona nieraz cię odbierała jeszcze w przedszkolu w ogóle, czy gdzieś tam. Oczywiście. I szłyście na groby. I szłyśmy na groby, bo tam miałyśmy naszego ojca. A, no tak. Tam miałyśmy ojca. No i niestety jako dziecko, to tylko mnie to, że dziecko tłumaczy, potrafiłam zdjąć świeczkę z innego grobu i przełożyć na dla taty. To jest... Miłość dziecięca, prawda? Dokładnie. To jest miłość. Jesteś usprawiedliwiona. No, ale też potrafiłam potem chodzić na przykład po go i sprzątać na grobach innych, nie? Czyli generalnie odpokutowałaś. A jak były święta Wszystkich Świętych, to upatrzyłyśmy Kamola. Aga mi pokazała go. Okay. Mówi: zobacz, to jest ten, a była w nim zakochana. Pół Lubina się w nim kochało. Na serio? Pół Lubina, Kamol, prawdę. Ty dziku. Tak, on miał takie włosy trochę jak ty, tylko taką szopę miał, taką. Wąs czerwony. Co ja gadam czerwony? Czerwony? Czy jestem walnięta? Był rudy? Nie czerwony, chciałam powiedzieć gęsty. Czarny, gęsty wąs. Zawsze był ubrany... Od czego może być wąs czerwony? Zawsze był ubrany świetnie. Bokser. Tak nietypowo, rureczki. Wiesz, takie chude nóżki, koszula, wiesz, krawacik, zawsze był taki. Wszystkie kobiety za nim szalały. Moja siostra też, ja nie. Na szczęście. I ona go diabła. I ona mi go wtedy pokazała na cmentarzu. Bo zawsze na cmentarzu to był taki, wiesz... Patrz, i żyje, zobacz, to jest Darek i on żyje. Ten. Dokąd mamy wrócić? Aha, i ja jestem na próbie. Mhm. Jest taki trochę casting na dziewczynę. Siedzi Władek, siedzi Kamol. Ale to mówisz, my teraz o Drugim Garniturze. Tak, o Drugim Garniturze, tak, jestem na studiach. Bo to potem było kawałek potem. Tak. Przyszłam, był Adam, oczywiście cały już zespół Drugi Garnitur. Już można było cię śledzić, bo się poruszałaś. Już się poruszałam. Tak, przyszłaś, no, prawda? Tak, trzeba było mnie stalkować. Przyszłam, dali mi książkę i z książki miałam przeczytać tytuł. Ja przeczytałam ten tytuł, tylko tytuł przeczytałam. I oni w śmiech? I mówią: jest. Bierzemy. Tak. Wow. To było dopiero X-Factor. A ja przeczytałam, na szczęście, w ogóle nie byłam spięta. Mhm. Miałam coś takiego od zawsze. A pamiętasz co? Co to był za tytuł? Wiesz co, to było tak prościutkie, bo tytuł brzmiał... Ja przeczytałam go sobie, no już potem nie czytałam go jakby z kartki, tylko z książki, tylko na pamięć. Lotnik i Marysia. Więc ja właściwie tylko Marysię mówiłam. Chłopcy, lotnik i Marysia. I to powiedziałam jakoś tak, wiesz, i Marysia. I oni już, wiesz, wiedzieli, że nie powiedziałam normalnie i Marysia,
tylko już to zagrałam, że to było jakieś. I on już powiedział, absolutnie. Byłaś kupiona. Potem, a potem miałam przeczytać Dziewczyna mówi, wiersz, bo to były takie teksty socrealistyczne, poetów z lat tam 50., mhm. które, wiesz, socrealizm. I cały ten program się na tym opierał, no i wiesz, tak mi się spodobało. Ja miałam coś takiego od zawsze, że wchodziłam na scenę, byłam bardzo strachliwa, tak jak mówiłam, zawsze wylękniona, ale jak wchodziłam na miejsce oświetlone, które jest sceną, bo to nie musi być koniecznie podwyższenie, to nie musi być miejsce sceny, ale miejsce, gdzie się występuje, gdzie się skupia coś uwagę. Się we mnie budziło, dostawałam dopalenia jakiegoś turbo, i nagle byłam nie sobą i wiedziałam, co robić. Ale to wiesz co, ja miałem dokładnie to samo no z moim, że tak powiem, słynnym, mogę tak powiedzieć, żółtym sweterkiem. Mhm. Ja nie byłem w stanie wymyślić tych rzeczy poza sceną. No właśnie. Wpaść na takie jakieś skojarzenia, na takie coś, a jak ubierałem ten żółty sweter, te bamboszki, tak. Wchodziłem na scenę. Się to się działo. To jakby mi jakiś przełącznik, po prostu ja się zamieniałem w zwierzę. Tak. Tak. I tam byłem w stanie, po prostu przepraszam, tak. Tam byłem w stanie improwizować na potęgę, mówię, zrobić takie skojarzenia, które jak wielokrotnie, wiesz, próbowałem siąść i pisać, no mogłem się głowić, kuźdę, pocić i nic. Tak. Nie przyjdzie. No to masz właśnie dokładnie to. To jest coś niesamowitego, to są osoby to ty jednak... Mnie, no, ja coś na ciebie, no, ty mnie tak... No, cieszę się, ale no, to po prostu masz. Jest coś masz takiego, ten talent, nie? Masz to. To jest niesamowite, nie wiem, jak to wytłumaczyć, czym to jest związane. Wiesz co, że ja jak piszę, tak już w domu, to staram się wywołać w sobie takie poczucie, jakbym to improwizowała. Czyli bardzo szybko pisać albo nagrywać. Aha, na coś. Okay. Że właśnie bardzo szybko pisałam bez patrzenia. Tylko taki starałam się strumieniem świadomości. Tak też napisałam Gadułki Pączuszka. Taki sketch, w którym cały czas mówię do męża, że no bo ale po co? Ale po co ty to? Ale po co to? Tak Lopez grał tego Dziubas na to wszystko. Wszyscy mówią Dziubas. To tak bardzo dużo tak rzeczy piszę. Nie potrafię tylko rymować. A, z tym masz problem? No. Się niepotrzebne ci jest to rymowanie. No to chyba jest. Poza tym te twoje braki rymów zazwyczaj wychodzą na im plus, jeśli tam cokolwiek się dzieje. Dobra, to tak szybko jeszcze chciałem tylko, bo potem właśnie, no nie oszukujmy, tutaj 89 rok, Władek Sikora, Kabaret. Potem zadzwoniłem do Władka, Władek mówi, że ani chwili się nie wahał, po prostu to jesteś ty, wpadasz, jesteś. Mam kilka informacji na twój temat. Po pierwsze, spałaś na próbach. Tak. Po co? Nie wiem, że nie umiem tego wytłumaczyć. Że ty spałaś, oni cię budzili, ja... że twoja kolej? Wstawałaś i grałaś jak i, automat i ładam się. Tak, no ale czy Władek powiedział, że te próby były w nocy, że one to był trzecia, czwarta, piąta tego nad ranem? Tego nie powiedział Władek. No. To jak ja miałam nie spać? Nie rozumiała żartów. Tylko jeszcze powiem. Dobra. O tym spaniu. Wiesz, na czym jak spałam? Na stołach spałam. Łączyłam stoły, kładłam wszystkie kurtki i tam leżałam jak taki, wiesz, żul w tych kurtkach. Ale myśmy jedli na próbach, myśmy pili, po prostu myśmy tam żyli. Było, wiesz? Życie. To było życie, bo ja nie miałam nic innego. To nie było tak, że dom na mnie czekał, że i dzieci. To była gęba, tak? To, było to była gęba, tak. Czasami taki klub studencki. Zatem, też klub studencki. Gęba. I że nie rozumiałam żartów. Wytłumacz mi to, nie rozumiałam żarty. Nie przykład rozumiałam. Mam. No. Bajki dla poduczonych, Czerwony Kapturek. Wiesz, że ja grałem Czerwonego Kapturka wielokrotnie, tak? Po prostu. Ojej. Jest na serio. W ogóle dla osób niepełnosprawnych, bo to jest materiał z bajek dla potuczonych, to jest fenomenalna, tak? Po prostu rzecz. Wielokrotnie robiłem to dla osób niepełnosprawnych. W przedszkolu dla mojej córki w ogóle z rodzicami robiłem. I szło to, tak? Tak. I ja grałem te Czerwonego Kapturka nawet. Pamiętam tekst, mogę tak, ci... Tak, tam są piosenki. Pioseneczki, proszę. Idę do babci przez ciemny las, ani nie boję się zwierza. Mogę na przykład co jakiś czas naprać zająca lubię. Babcia tam czeka. Babcia. Ty, ja to pamiętam, no, to jest niesamowite. Ja to pamiętam. Ale że tyle lat. Ale słuchaj, teraz tak, nie pamiętałaś, bo tu mi Władek powiedział, mówi, że tam jest to, jak przychodzisz do babci i już babcie zjadł wilk i babcia siedzi i mówi, babcia, jakie ty masz wielkie oczy. A ona babcia mówi oczywiście, żeby cię dobrze widzieć. I babciu, czemu masz takie duże zęby? I mówisz, czemu ty w ogóle masz zęby? I podobno nie rozumiałeś tego żartu. Tak, jechaliśmy taksówką i ja mówię tak, jechał ze mną Kamol i Kamol i Władek i ja mówię, chłopaki,
Ja już wiem. Ja już wiem, co tam jest śmieszne, po pierwsze, w ogóle, wiesz, powinnam to... To znaczy, że przez parę lat nie rozumiałam. A ja mówię, chłopaki, ja wiem, o co tam chodzi z tymi zębami. Dlaczego w ogóle masz zęby? To jest absurd. Tak, dokładnie mam i to oni się tak śmiali. I oni się tak śmiali, oni tłumaczyli mi, Aśka, nie. To chodzi o to, że dlaczego babcia w ogóle ma zęby. Wiesz, ale to bardzo mi zmieniło postrzeganie. I to mnie zmieniło na trwałe. Na trwałe? Na dłużej. Tak się nie mówi chyba. Do końca. Trwale mnie to zmieniło. Trwale. Że od tamtej pory już po prostu rozumiem żarty. Bardzo zaczęłam je... analizować. Po prostu włączyłam sobie tylko klapeczkę, bo ja tak, wiesz co, trochę kiedyś się zwierzyłam też Władkowi i mówię, wiesz co, Władek, graliśmy taki sketch Indianie. Tam ja byłam szalony pączek i robiłam na drutach. Ten patrz, pączek się przewija non-stop, ja tutaj ten pączek się przewija, to tak. Razy. Ale to, tutaj chodziło Władkowi o pączek, taki pączek kwiatkowy. Mm-hmm. Natomiast ten pong. Hrabina Pączek już bardziej myśli... Tak, Hrabina Pong. Ale też byłoby fajne, ładne, nie? No. Hrabina Pong. O, kurde. Ładne, Hrabina Pong. Może sobie drugą część Hrabiny Pączek zrobię, Hrabina Pong. Wie, że już dojrzała taka, wiesz. Niedługo mam premierę, drugi część. No cudownie, nie umiem i no i tam robiłam na drutach. Zmierzymy jeszcze. Tam robiłam na drutach bandaże, bo to była wojna, Indianie robiłam. Znam. I ja mówię, Władek, wiesz co? Ja tak stoję w tym skeczu, stoję i ja już naprawdę nie wiem, o czym ja mam myśleć, tak się nudzę. Więc jak się Władek wpienił, mówi, ale ty masz grać. Ale to co ja mam tam robić? No wymyśl sobie coś, na przykład myśl sobie, że właśnie robisz tutaj bandaże dla tych swoich pobratymców. Pobratymców? Kto to jest pobratymiec? Kto to był? Pobratymiec, brat? No. No Boże, mój brat po bracie. Brat od tyńca. Mhm. Bułkar. Co nie prowadzi. W każdym razie... Nie prowadził randki w ciemno. Zdałam sobie z tego sprawę, że aha, to tak nie może być, że jestem taka nieprzytomna na scenie. I tak się, wiesz, edukowałam, dowiadywałam się o kolejnych etapach, ponieważ wszystko, co robiłam automatycznie. Tak, wiesz, tak jak to powiedziałam Marysia, to robiłam wszystko takim swoim jakby naturalnym urokiem, się nie zastanawiałam. Ale potem musiałam, wiesz, zacząć pracować nad szczęką, którą miałam ściśniętą. To mi moja przyjaciółka Małgosia powiedziała i trochę nad tym pracować. Wiesz, zaczęłam nad tym pracować, nad dykcją, nad tym śpiewanie. I tak jakoś, wiesz, się rozwijałam. No i teraz nie ma czegoś takiego, że ja nie rozumiem żartu. Teraz już jest dobrze. Ja to zauważyłem, bo tak. Ja bardzo rozumiem żarty twoje. Trochę nie da się już solowo też grać, nie rozumiejąc. Teraz no myślę, jest ciężej. Że tak powiem bardzo. Mam coś takiego. No. To, a propos tego jeszcze, bo Władek mi powiedział właśnie, że nie imprezowałeś, ale jak ci się zdarzyło, to tak. Mówi, że jak byłaś pieniutka, co było bardzo rzadkie, tutaj od razu zaznaczamy. No tak, raz w roku robiłam. Że byłaś taka kochaniutka straszna, że byłaś przesympatyczna, że szło cię jeść garściami. No to dobrze. Tak? Nie robiłam żadnych tam krzywych akcji. No ty byłaś tak jakaś słodka, łaziłaś, tam wszystkich kochałaś w ogóle. Tak, no. Mam jedną historię, że jak był kiedyś zakład na Pace i... Władek się założył, że jak ktoś tam wygra, to on przejdzie dookoła rotundy na kolanach. Na kolanach i że wtedy upił cię kabaret Rak. Strasznie mnie upili. Tak? I ja z nim szłam też. To była dzicz. Władek szedł na kolanach, ponieważ oni wygrali. No, chyba grupa Rafała Kmity. Jest co obejść tam, i, nie? Z Rzaczkiem. Jest. No przecież to jest ogromna odległość. No i byliśmy wszyscy weseli. Cieplutki. Ja bardzo. No i wtedy sobie skręciłam nogę. Ach. No bo tam się na Władku... Na kolanach? No nie, no ja nie szłam na kolanach, tylko myśmy wisieli nad Władkiem. Co to w ogóle była za akcja? Wiesz, on szedł na tych kolanach, a myśmy tam mu towarzyszyli. Ja się darłam, śpiewałam, krzyczałam. No wiesz... Teraz byśmy co robili? Filmowali. Tak. A wtedy braliśmy w tym udział, no i skręciłam sobie kostkę. To jest tak, teraz byśmy filmowali. Też mi, bo tam chwilę rozmawialiśmy, on mówi, że kurczę, no bo tak naprawdę jeździsz jeszcze po takich, nie ma już takich imprez, już ledwo paka zipie. Festiwale? Nie jeździmy. Chyba Ryjek jest, Rybnicka Jesień Kabaretowa. Czasami się... Ale nie chodzi mi o to, że nawet nie ma tych festiwali już. Tak, jest w Ełku, jest Mulatka, czasami tam jesteśmy. Ja słyszałem, że już nawet jest ciężko znaleźć ilość kabaretów, żeby w ogóle zrobić konkurs. Tak, właśnie, wiesz co? A kiedyś zgłaszało się po 200 kabaretów. Tak, no, to jest niesamowite. W całej Polsce. Myślę, że wiesz, trochę się może
zaufanie do kabaretu zmieniło. No to na pewno też. Do formy. Młodzi ludzie tak też raczej, wiesz, traktują kabarety jak taką trochę wioseczkę. Jest że to taki takie... trochę cringe, że tam te, że wąsy i to chociaż nie wiem, co te wąsy mają, ale że nie mam, nie, nie, nie rozumiem tego, tym bardziej przez ludzi, którzy nie wybiorą się na żywo zobaczyć. No, tak, że kabaret trochę w takim odwrocie, można powiedzieć, ale to wiesz, to, ja myślę, że to się tak po prostu naturalnie z jakiegoś powodu tak obniżyło, za chwilę wróci. No, wiesz, to wróci, jak wszystko. Tak, no, wiesz. Teraz, wczoraj nam powiedział nasz przyjaciel Robert, nasz stylista powiedział, że teraz, no bo tam pamiętasz, kiedyś się mówił o dresiarz, nie? Mm. Nie ma czegoś takiego już teraz. Gdzie? Nie ma jakby tego zjawiska. Kocham dresy. Wszyscy, no oczywiście, wszyscy nosimy dresy. W dresach. Tak, wszyscy nosimy dresy, nie ma czegoś takiego jak dresiarz. Teraz się mówi koszularz. Koszulasz. Dziewczyny mówią, że się nie będą z koszularzem spotykać. Czyli specjalnie dla ciebie koszulkę. Ojej! Z kociakiem specjalnie ciebie, polska sztuka. Że teraz się z koszularzem ona nie spotka. Koszularz, czyli tu jakaś osoba taka, nie wiem, pracująca w korporacji. Nie wiem, posiadająca samochód służbowy. Służbowy. To jest koszularz. Wiesz, okay. To są co chwilę jakieś takie handlowiec. Zmiany. Tak, z Bułgarii. Zmiany z Bułgarii, tak. To są zmiany takie kulturowe i społeczne i to, no to też dosięga. No dużo się dzieje. I to też, a propos tego, co powiedziałeś, że wiesz, teraz byśmy inaczej. Wszyscy kręcili, ale Władek też powiedział, że kiedyś na wiesz, po festiwalach wszyscy opowiadali, jakie mają plany, jakie mają pomysły, a teraz się rozmawia, kto, jaki menadżer jest, kim. No wiesz, nie rozmawia się o tworzeniu, o artyzmie jakimś, no, tylko się tak. Gada o tym, że gdzie się grało, co się i na ile osób. I tak, jest ogromne tempo tych wszystkich takie, wydarzeń, no, wiesz, bardzo co, dużo grania. Kiedy ty żyjesz w ogóle tak naprawdę? Sama sobie zadaję to pytanie. Co robisz, Mariusz? W wolnym czasie ty? W wolnym czasie staram się nie robić nic właśnie. Wspaniałe. Znaczy, oczywiście, ja lubię. Wiadomo, tam spaceruję, trochę robię. Nie robię nic. Tak, ale uwielbiam być w domu. Wiesz, bo każdy mówi, a wyjedź sobie na Maderę. Po pierwsze, nie polecę. Nie, ja nie latam. Nie latasz? Się boję. No. Nic a nic? O kurczę. Nic. Znaczy, no wiesz, byłam parę razy, ale strasznie. Mam ataki paniki, ale wyleczę się. To też jest mój plan. Każdy cel. Mój plan ma być zrealizowany. Wspaniale. Chyba, że nie doczekam. Ale wszyscy mówią, idź sobie wypocznij, wyjedź. Powiem ci, Mariusz, że ja nie potrzebuję za bardzo. Ja uwielbiam być w domu. Ja w wakacje uwielbiam być w domu. Ponieważ mam tak fajnie chłodno, mam fajny ogród. Ja nie mam takich potrzeb. Starczy. Ja wypoczywam w domu. Wiesz, ja naprawdę lubię być. No, no wiesz, jak gdy spędzasz pół życia w hotelach i sam namiastkę tego przeżyłem, tak. No to... No właśnie, ja wiesz, w trasie to jest mnóstwo ludzi, tyle się dzieje. Reakcje, tak jakby... A jaki jest twój dom? W jaki? Jaki jest twój dom? No, bo cichutki. Cichutki. Dlatego, a jesteś że... gadżeciarą? Jestem gadżeciarą. Bo jak mówisz, że tam i strony już robiłaś kiedyś. Jestem gadżeciarą, ja zawsze miałam, jako pierwsza miałam wszystkie najważniejsze gadżety. Mój najnowsze mąż były, telefony, tak? Tak, mój były mąż zawsze starał, on trochę rywalizował. Mówił, kupował mi na przykład automapę, kupował mi tam jakieś pierwsze GPS-y, instalował mój marz, będziesz pierwsza. Że ja będę pierwsza, takie... u chłopaków będę pierwsza. Mm-hmm. Ja zawsze miałam wszystko pierwsze, iPhone'y, wszystkie miałam, wszystkie, źle, że wymieniam nazwy, co? Nie, iPhone. Dobrze, te komputery, wszystko miałam, mikrofony, wszystko mi on zawsze organizował. I ja to przejęłam i ja zawsze, tak więc mam dużo gadżetów. A twój dom jest cichutki, a jest taki ciepły? Ciepły. Dużo zwozisz na przykład, bo ja jestem zbieraczem. To znaczy, co zbierasz? No ja nie wiem, ja uwielbiam targ staroci, na przykład ja idę, ja kupię sobie to, żeby se leżało, to, żeby tak. se, tu nie wiem, ja to mi się podoba staroci. Wazonik, tu mi się podoba stara maszyna, wiesz. Uh-huh. Jakieś takie masz? Stare telefony. Nie, bo pytam, czy wiesz, czy to jest takie, bo z jednej strony gadżeciarsko, to często jest, wiesz, jakieś takie... Że zimno? Betony, nie wiem, jakieś takie, wiesz, nie, jak mam najmniej stare meble. Leży rzeczy, wiesz. Stare meble, poprzerabiane, malowane. Też mam jakieś, tak sobie wymyśliłam, na górze mam meble. Każdy stary mebel jest pomalowany, tak jakby wytatuowany. Powiedziałam, wytatuuję sobie szafy. Mhm. I na tych szafach są tatuaże, które widziałam w internecie. Ale tatuaże, takie typowe tatuaże? Takie, czy tak nazywasz po prostu? Takie jak ja lubię. Nie, rzuty. Prawdziwe tatuaże, które ludzie mają na ciele, to ja mam te tatuaże, mam, no akurat wyszło, że zwierzęta, no bo te mi się podobały. No bo to wiesz co, ja mam, to czekaj chwilę, szafach. Bo ja mam nawet mam pytanie. Jeśli miałabyś sobie zrobić tatuaż, to co by to było? Ja już mam. Masz?
Dobra, to mam, co by to było i gdzie by to było? Okay. No to już mówię. No. Bo oczywiście ja byłam taką, wiesz, zagorzałą przeciwniczką trochę, że nie, nie. Trochę ja powtarzałam, czasu trochę powtarzałam takie... Ale... Może też nie przesadnie zagorzała, ale bo też nie zagorzała, to jest ktoś, kto cały czas, wiesz, chodzi o tym, mówi. Ale tak mi się wydawało, że nie, no i powtarzałam trochę. I powtarzałam trochę te, trochę takie rzeczy, z którymi się nie zgadzam, że a na starość, jak to... Proszę cię, no na starość to w ogóle jest człowiek stary i się tyle. Skóra marszczy, to nie ma znaczenia, że nie widać już tatuażu, to nie ma znaczenia. Natomiast teraz zrobiłam rok temu, bo tak od wielu lat myślałam tak, że chcę, ale nie wiem co. Miałem dokładnie to. Wiesz, ile razy ja już sobie chciałam wytatuować jakieś coś, wiesz, związane z miłością aktualną. Więc dobrze, że to nie zrobiłam, bo musiałabym cały czas usuwać. Albo zalepiać albo jakimś dawem, robić kochliwa, sobie Indianina. Taka, czy, no wiesz, no, czy nie trafiasz? No, no tak, nie, no jest. Jak to jest? Jestem. Czyli po prostu już potrzebujesz nowego? Nie, 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 to się zakochiwałam, ale potem się odkochiwałam, no bo no była taka wiesz, potrzeba. Taki, że... To była taka potrzeba, oh, bo Ugar wyjechał. Okej. Albo chciałam, żeby wyjechał. No wiesz, no, no dobrze, jak to dobrze, w życiu? Dobrze. No ale co ja sobie wytatuowałam? No to co masz? Może mówisz o tym, pewnie tak, już tak, tak. Padło, więc no to... Powiedziałam sobie, że najbardziej na świecie, no tak, coś, co jest pewne. Wiadomo, że dziecko, nie? Wiadomo, że... Tak. Ale mówię, nie będę tutaj... dziecku robić obciachu, może sobie nie życzyć. Więc sobie wytatuowałam najbardziej pewną rzecz na świecie, czyli kabaret Hrabi. Logo kabaretu Hrabi mam na szyi takiej wielkości. No. Tak? No. Mogę kuknąć? Nie, dobra. No, nie możesz, ale tak, żeby nie... To tak delikatnie, uwaga, robimy nie, bo teraz. Tak jak o świecie. To a ja nie mogę, dobra. Dlatego pod włosami, to. Wiesz? Aha. Masz. Mam jeszcze jest... pewnie plastry. Po... A to jest świeże? Nie, po mikroportach. No, a no, po mikroportach. Plastry, o, mówisz o kleju. Jest klej? Masz tam trochę klej. Musiałeś to mówić? Że mogłeś powiedzieć, że nie mam. Nie, to po prostu ci się opaliła się i skóra ci schodzi. No właśnie. W każdym razie zrobiłam sobie ten tatuaż. W ogóle nie bolał. Już tak spałam sobie w czasie. I teraz ja pomyślałam sobie, że musiałabym zrobić teraz hrabinę pączek. I tak wzdłuż kręgosłupa. A co, kto mi to będzie zaglądał? No, nie wiem. A czyja to sprawa? Może jakiś chirurg. Albo pan od kręgosłupa. No, no, no tak. No ale co? Ale ty, co? A na masaże nie chodzisz? Chodzę. No to. Ale do znajomych. To więc do znajomych. A, wiesz co? Tak, zrobię. No dobra, to sobie zaplanuję następny. Dobra. Jeszcze chciałabym za uchem, ale jeszcze nie wiem co. Dobrze. Ja mam też, ja mam tutaj, to jest cała historia w ogóle, a tutaj mam drzewo genealogiczne mojej rodziny, ale tylko, bo to są szyby, mam kopalnię jako ze Śląska, tak, i mam jako szyby zrobione no. Takie odnogi i to jest taki jakby techniczny fajne. Rysunek. Jestem, o, ale fajne. Bardzo długo właśnie tak jak ty czekałem, żeby no i wiesz, że pod ziemią. No nie? A tu? A widzę. Paprocie, bo to paprocie. Węgiel najpierw był kiedyś paprocią, prawda? To wszystko fajny ma tu pomysł. Są diabły. I to taki świeży masz, widzę, tak? No taki prawie, jest pandemiczny też taki. Pandemiczny. Dobra, kochana, teraz troszeczkę będę cię tak na szybciej, bez rozwijania tych dobrze, wszystkich. Już nie będę nic rozwijać. Ale nie, bo bardzo, bardzo to jest super. No bo kabaret Hrabi, już wspomniałeś, najważniejszy twój projekt. Oprócz kabaretu potem, oczywiście. Kabaret potem to jest dla mnie też tak samo, równorzędnie ważny, natomiast Hrabi aktualnie, on istnieje, on jest jakby mnie cały czas no tak, opala, i jest. Wypala i tak dalej. Ile już programów ma kabaret Hrabi? Pamiętasz? Proszę mniej więcej? No bo 2002 rok, początek mam takiego... Wiesz co, Mariuszu, ja cię już nie obliczę. Nie już cię nie tego. Obliczę okay. Bardzo dużo, no, ale myślę. To jest dwucyfrówka już? No tak, 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 tak. Na pewno, no raczej tak, koło no, 16, 20, 17, coś takiego. Bardzo, bardzo dużo tych programów mamy. I tak w pewnym momencie stwierdziliśmy, że... Bo robiliśmy co roku. Tak. Co roku nowy program. No, to jest... trochę za dużo. Trochę za dużo, bo potem było tak, że jeździliśmy z sześcioma. A trzymać sześć programów w dobrej formie, w jednakowo dobrej formie się trochę nie da, bo jest dużo wznowień co chwilę, te rekwizyty, no nie daliśmy rady z tym wszystkim scenografią, to robimy teraz co dwa lata. Okej. No i tak, nie wiem, czy to nie jest i tak za gęsto. Dobrze. Teatr jeszcze? Coś robisz w teatrze jeszcze?
W teatrze, no, planuję. Planujesz, planuję, znowu się coś tak. dzieje. Tak, robię w teatrze, ale też raczej takie kabaretowe rzeczy, nic na stałe, ale planuję zrobić monodram. Tak jakby mi było mało, no, wiesz? Właśnie i trochę, jestem, ja z jednej strony... Podziwiam. Trochę czuję taki trochę strach. To znaczy strach nie wynikający z samego faktu, że będę to robić, tylko bo wierzę w to i wiem, że to, myślę, że będzie to ciekawe, fajne. Natomiast wiesz, trochę z tym czasem znowu. No i kiedy ja mam, jeszcze mam grupę improwizacyjną. No wiem, Improvisers, tak? Tak, jeszcze to, jeszcze tamto. No, pączek. Właśnie, to jeszcze zanim, bo chcę zakończyć na hrabinie pączek, znaczy zakończyć, bo tobie można nie w nieskończoność, spadkobiercy w ogóle, kultowa rzecz. No teraz ja rozwijamy kolejną rzecz. No jest, jak to się nazywa, bo to jest Urodzona takie dla paszy. Urodzona dla paszy. Urodzona dla paszy, ja. To jest serial turecki improwizowany, historyczny. Czyli piękna wiesz, jaki sprawa. Klimacik, nie? Wiem, no. Ja miałem przyjemność zagrania gościnnie w spadkobiercach parę razy. No. To jest strasznie wymagająca rzecz tak naprawdę. Ogromna radość, ogromna zabawa. Tak, no jest ale... wymagając. Wiesz, trochę ta rzeczywiście improwizacja jest taka wykańczająca. My też po spadkobiercach, chociaż czuliśmy się bezpiecznie, wiedzieliśmy co, wiedzieliśmy jak, z kim gramy. No, no mogliśmy się czuć bezpiecznie, a jednak byliśmy po nagraniu, po takim zagraniu. Byliśmy wykończeni. To jest inny rodzaj ale zmęczenia. To dało wam nie... Bo tam łeb pracuje po prostu jest, cały czas. To miało nie... Ja się dziwię, że to było w ogóle w jakimś tam TV4, a nie w jakiejś głównej stacji w ogóle. Ale to pewnie Kamol robił to celowo, żeby to mogło być na odpowiednich były próby, zasadach. Były to... próby z publiczną telewizją. One jakoś tak nie wyszły. Wiesz, nikt też nie wiedział, jak to wyjdzie. Ludzie się trochę no telewizji nie, się ja bały. Większość nie? Jak ten to... Powiem ci, że nawet, znaczy no, ale spadkobiercy no, odbili się ogromnym echem. Tak. Wytwórnia filmów AI w ogóle, pamiętasz? Jeszcze no tak, przecież. Że... No, kurczę, niesamowita ja tam, praca umysłu. O, ja tam byłam, tak, ja tam byłam taką, a wiesz, że ten filmik, niesamowita praca umysłu, to gdy go zgłosiłam na festiwal AI, ja byłam akurat po porodzie, w tym zaraz 2000. I wtedy właśnie był festiwal, nie mogłam pojechać osobiście, miałam już niemowlaczka w domu. Nie mogłam pojechać, ale wysłałam ten film, wysłaliśmy z mężem ten film. To wiesz, że nawet coś się takiego stało, że on... A, on nie dostał żadnej nagrody. Jak to było? I potem taki był szok, jak on został puszczony. I to słyszałam, jak ludzie reagują. Dali mi na telefon, wiesz, relacje. I on nie dostał żadnej nagrody, chociaż mi to tam, wiesz, tam nagrody. No, i tak to nagrody od kolegów przecież. Więc i tak nie jakoś, wiesz, to nie jest jakaś tam prestiżowa. Ale jak ja usłyszałam reakcję ludzi, jaką ja miałam satysfakcję. Ja płakałem. Jak ja się cieszyłam. No, bo to się sprawdziło. Bo wiesz, czasami człowiek coś robi... Też wiesz, to robisz coś, nagrywasz, mówisz, robisz na scenie, piszesz. Nie masz do końca pewności. Nie? Wiesz, że to jest twoje, wiesz, że ciebie to bawi, czujesz, że to jest dzikie, ale nie masz, ale nie sprawdziłeś tego. I to był ten przypadek. Ja w to bardzo wierzyłam i mnie to bawiło. Czułam takie podekscytowanie i słyszę, że ludzie to słyszą. Że ludzie to tak samo złapali. Jak ja. I to jest po prostu, że wiesz, że się wstrzeliłeś na 100%, cudne. Nie? To jest cudowne. A powiedz mi, dlaczego ty nie grasz w takich pełnometrażowych filmach, ale tak jako prawdziwa aktorka, nazwę to filmowa? Ja wiem dlaczego. Dlaczego nie grasz? Dlaczego? Bo... Nie mówię o tam o Robin Hoodzie, czy tam tak. W jakimś Rysiu Stanisława Tyma, tylko w polskich tak, bo to były komediach, epizody, w, tak. Czemu ty jeszcze nie dostałeś głównej, pierwszoplanowej roli w filmie? Mariuszu, ja bym chyba nie przyjęła. Prawilnym. Ja bym chyba nie przyjęła takiej roli. Nie? Nie dałabyś rady? Tak, mi się wydaje, że nie dałabym rady. No, że no to chyba. Wiesz co? Ja chyba bym, tylko ja bym to dała są tylko, twoje, wiesz, tam gdzieś może. Blokady. Być może, ale nawet. Ja już trochę doświadczeń miałam, nawet grając epizody, że to jest bardzo trudne. I że chyba nie do końca ktoś by rozumiał moje możliwości. Mówię o reżyserze, że ja bym się chyba spięła, nie wiem, coś, wydaje mi się, że nie, ja to czuję. Ale miałeś takie propozycje? Pewnie miałeś, miałam na pewno miałeś różne propozycje, ale nigdy ale takiej nie... pierwszoplanowej roli głównej bohaterki? Tak, ale nigdy nie doszło, raz doszło do skutku, serial,
Tak, główno. I też nie wyszło. To nie był mój scenariusz. Ale czyli nie poszedł w ogóle, ten serial nie wszedł, nie. Przyszedł. A powiedz, to nie twój był scenariusz. To nie był mój scenariusz. Ja jedynie, ja sobie tylko ufam, tylko sobie ufam. Jak napiszesz sobie. I tylko gdybym ja sobie napisała i zagrała, wymyśliła, wyreżyserowała. A kombinujesz coś takiego? Bo teraz wielu komików, że tam idzie w seriale komediowe, znaczy próbuje. No bo na tym polega zachodni cały, że tak powiem, wiesz co, czasami oglądam, mówię, kurczę, to fajne. I sobie wyobrażam, że ja to gram i czuję, że nie. Wiesz co, Mariuszu, może nie mam racji, bo oczywiście to jest niesprawdzone, ale naprawdę czuję, że nie. Okej. Okay. Bardzo sobie ufam. A serial ufam. 1670, bardzo głośny teraz. Podoba mi Topa się. Ekipa. No, podoba mi się. Nie, no, ja bym cię tam tak widział, po prostu w jakiejś roli dzikiej. Tak, czyli takiej dzikiej roli. To jest dzikość, to jest dzikość. I tam, czyli taki delikatny wejście w jakąś inną skórę, z czegoś, co mi jest potrzebne, kiedy wchodzę, jakby gram. Mm-hmm. Tam tak, no. Ale wiesz, gdzieś indziej to nie. Nie wiem, no nie czuję. No nie czuję. Radio, no bo tu jesteśmy w radiu RMF FM. No. W radiu jesteś od zawsze. Wierzę, miałem kiedyś taki pomysł, żebyśmy sobie żeby zrobić taki psikus, no. Że ty mówisz, tam jeszcze to była trójka tej fajna, cudowna trójka, którą wszyscy oczywiście uwielbialiśmy, oprócz radia RMF FM. To ja myślałem, bo ty miałeś poranną taką wstawkę o siódmej, tak, chyba, czy szósta, Helena coś? Przepodobna to się Helena nazywało. Helena Przepodobna. Helena tak. I Tadeusz. No. Helena i Tadeusz. I ja myślałem, i to było tak przed siódmą, że ja jechałem autem i to słuchałem, zawsze słuchałem co ciebie. Co ty mówisz, że nie wiedziałem. I ja myślałem, żeby zaproponować ci, oczywiście gdzieś tam sobie to wyobraźni, zaproponować ci, że ty robisz to, a ja ci, żeby wymyślić coś takiego, że ty robisz w danym radiu i ja odpowiadam ci w drugim. O, fajne. Cześć, jakby zrobić taką kooperację w ogóle. Fajne. Dwa radia złączyć. No, podejrzewam, super, że to jest niemożliwe. Ale jakby tak ludzie, wiesz, przełączali, wiedzieli, że ty jesteś o 6:40, a ja ci odpowiadam zawsze 7:20 na przykład. Tylko to by musiała być niezła kooperacja, musiałbyś wiedzieć, co ja zrobię i ja wiedziałam. Tak, no. A ja niestety, wiesz, jak ja robiłam, o 7:00 to było emitowane, a ja to robiłam czasami o 2:00. Podejrzewam, że tak. Spoko, ja też sporo piszę wymyślałam w trakcie. Wymyślałam dopiero o 2:00, nie, to wszystko było tak na ostatnią chwilę, ale z drugiej strony zauważyłam, że jak na ostatnią chwilę, to też miałam w sobie ten taki nerw, nie? Dlatego trochę tej improwizacji, ja lubię mieć trochę tej, dlatego tak mi kabaret odpowiada, bo my możemy sobie coś dodać. Jest kręgosłup i żeberka. Są żarty, które trzeba powiedzieć dokładnie tak, jak jest napisane, żeby nie a są żarty, które absolutnie trzeba troszeczkę, czyli na przykład opowiadanie coś, co jest żywe, anegdotą, to musi być za każdym razem troszeczkę tak inaczej, nie, żeby to ożywić. Dobrze. Ale radio kocham, naprawdę. A powiedz mi, bo teraz było tak, Milusio, to ja cię zapytam, ludzie, nie, wilki nie ludzie mówią. Tak? Bo przeglądałem jakieś komentarze, czy gdzieś tam, nieprzychylni tobie, których jest po prostu jak naparstek taki, że to się w głowie nie wsi, że grasz tym samym. Że cały czas podskakujesz, krzyczysz i że to jest na jedno kopyto. Co odpowiem? No chyba nie widzieli dużo, bo rzeczywiście tak można mieć. Bo tak, jeżeli takie można mieć wrażenie, jeżeli się ogląda to, co YouTube podpowiada, czy jakieś tam najbardziej te hitowe takie, nie wiem, kobieta na widowni, jak ja tam krzyczę do chłopaków, tak, to można powiedzieć, że to jest jakiś tam, to jest powiedzmy ta sama stylistyka, ale to trzeba zobaczyć więcej, a poza tym, no wiesz, ale ludzie mają prawo sobie myśleć. Kurczę, ja coś oglądam, coś też oglądasz, słuchasz, mówisz sobie, nie, już coś cię irytuje, a potem, nie wiem, po roku wracam do tego, potem się okazuje, że ja o czymś nie wiedziałam. Zobaczysz to w pełnej krasie, w całym programie. Tak, i w bo ogóle to wydaje wiesz, mi się, że najlepiej właśnie w naszym przypadku przyjść, obejrzeć na żywo, to jest coś kompletnie innego. Zupełnie na baję. Tak, my mieliśmy tak z Łowcami, nas ludzie nie do końca, no bo takie wyrywkowe skecze, które były w telewizji, no to co to za dziki w ogóle wychodzą, co oni robią, co to ma być śmiesznego. Co to jest? Jednak my mieliśmy jakiś spektakl, to była jakaś ciągłość. No. I wyście mieli niesamowity styl. I zupełnie, no dokładnie. No. I wiem, że było często tak, że przychodziły pary i to wiesz, albo
chłop wyciągał kobitę, bo on lubił, albo kobita lubiła, a on nie lubił. I oni po spektaklu przychodzili i przyznawali się, to było super, że kurczę, dobra, ja tak jak was oglądałem, tu mnie zaprosiła, no to przyszedłem, ale zobaczyłem cały występ i, i było szapoba. Tak, tak. I kupowało się. Z drugiej jeszcze, z kolejnej, trzeciej, czwartej, piątej strony jest też tak, że no po prostu... Może tak być, no bo mam do dyspozycji tylko siebie i gdzieś ten jest jakieś ograniczenie, no każdy z nas ma jakieś ograniczenie, nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego i wszystkiego tak samo dobrze. My nie jesteśmy Dawid Ogrodnik. Oczywiście i będziemy się starzeć i będzie nam opadała twarz, no i wtedy jeszcze trudniej będzie grać, no to jesteśmy ludźmi, no nic nie jest na stałe. Dobrze, to teraz uwaga, tamci mówię, to wilki, nie ludzie. Wymarzony skład kabaretu, nie możesz wybierać nikogo z hrabi, nie możesz wybierać potem, masz do wyboru, wiesz, taki 4-5-osobowy max skład. No to Mariusz. Oprócz mnie też nie możesz wybrać. Nie mogę siebie. Mnie nie możesz wybrać, bo bez pewniaków, nie? Powiem ci tak, Góral. Góral, no. Robert no Górski, prostu... moralny niepokój, kradniemy go. Mój idol. Mhm. Ten ma też co lekkość. Wiesz, bo zobacz, Igor Kwiatkowski, ale to nie wiem, czy nie jest za dużo, bo wiesz, jak jest taki skład wymarzony. A, wiem, o czym mówisz. To może być... Zbyt dużo mocnych postaci. Myśmy mieli coś takiego w kabarecie potem, na pożegnanie, no bo decyzja była, że się rozstajemy rok przed rozstaniem i Władek wymyślił program hity, takie największe hity. To się nazywało Kabaret Potem, Tam i z Powrotem. Tak, pamiętam. The Best Of. I co? My to gramy, pamiętam, w Rybniku, w pałacu i to nie idzie. Hmm. I dopiero Władek wpadł na to, bo za hity. Za dużo. Za dużo. Za hity. Jest jeden hit. Za hitowo. Drugi hit. Trzeci to nie masz właściwie... Nie widzisz różnicy. Więc po prostu wybrał skecze, które po prostu bardzo lubiliśmy. I później, kiedy z kabaretem już Hrabi robiliśmy podobną rzecz, tylko nazywaliśmy to Lubię To, żeby taki sobie odpoczynek zrobić raz na jakiś czas i robiliśmy taki skład skeczu. I też nie braliśmy hitów. Żadnych tam song porzuconej Andrzeju. Żadne tam Andrzeju, takie dziubasku. Żadnych tych, tylko braliśmy skecze, które były ciekawe według nas. Według nas trochę niedocenione, które nie znalazły, nie udało tym się skeczom zaistnieć. I tak wybieraliśmy sobie takie, wiesz, takie. Dobrze. I to się okazywało, że to był strzał w dziesiątkę. Bo przejdźmy, Hrabina Pączek, no po prostu fenomenalny zabieg twój. Ja się strasznie cieszę, mimo że jestem, wiadomo, psychofanem Hrabi, kabaretu potem, to twój solowy projekt, mogę to tak nazwać, oczywiście z Lopezem oraz z ekipą gdzieś tam tobie towarzyszącą. Tam jest nawet motyl z Wonky One. Tak, przecież Piotrek Koźbielski z nami gra i Jacek Olejarz z Raz, Dwa, Trzy, Bębniarz, a tutaj Bębniarz. Bardzo Piotrek dużo Wonky mówisz tam. No. Świetny, polecam obowiązkowo. Musicie to zobaczyć, to jest coś przepięknego. Monologi twoje przeplatane piosenkami. Zaczęło się od piosenek, zaczęłaś tak. pomiędzy tam wdrażać. I tak. Bardzo dużo mówisz tam o tej mamie. Dużo mówię o mamie, się okazuje, że ta mama rzeczywiście była ważna. No bo była rzeczywiście ale ważna. Ale że bardzo śmieszna, że ci śmieszy. Bardzo śmieszna, bo moja mama... Opowiedz nam moja teraz mama, coś. Tak, bo moja mama jest taka niesamowita. Mhm. Ona w niesamowity taki sposób wyraża jej radość, zaciekawienie, zainteresowanie. Ona na przykład jak widzi się z nami z Hrabi, to bardzo jest taka... Ona jest w ogóle taka trochę jak dziewczynka, ma w sobie taką dziewczynkę. Kiedy o niej wspominałam kiedyś na koncercie i moja mama była na tym koncercie, to i mówię wtedy widzom, że tutaj jest moja mama, to słuchaj, jak wstała, ona ma 81 lat. Ona wstała, jak tu się ukłoniła we wszystkie strony w ogóle i taka. Gracja taka kokietka, pełna. Wiesz, taka kokietka od razu. Więc jak widzi się z moimi chłopakami, z kabaretem Hrabi, to ona sam z chłopakami zawsze komplementy. Jest taka, jest przecudowna, taka śmieszna, taka miła, fajna. Ona też oczywiście już jest bardzo ciepła. Natomiast ten czas, kiedy ona była zestresowana wychowaniem nas samotnym, bo zmarł jej mąż, wtedy myśmy były malutkie. Ja miałam 5 lat, siostra 6. No wiadomo, no to... Wiesz, no też jakby urodziła się w rodzinie, miała 8 rodzeństwa. Wow, nie wiesz, cała banda ludzi. Ciężko też o takie dzieci wtedy zadbać. To byli rolnicy, dziadkowie moi.
Dlatego mama też nie dostała takiego przygotowania i też nie była w stanie. Natomiast na szczęście my to z siostrą zmieniłyśmy. Ja już wobec swojego dziecka bardzo ciepła i moja siostra wobec swoich dzieci też bardzo. Wszystko to, czego ja nie dostałam, bardzo staram się całe życie robić. I wracając do mojej mamy, to ona tak dziwnie, wiesz, czasami tak pięknie wyraża, właśnie o tym bardzo często mówię w Hrabinie Pączek, że ona wyraża swój zachwyt albo zainteresowanie w taki sposób. Słuchaj, ona była na przykład na masażu, była na masażu i wyszła z tego masażu calusieńka, wymasowana, szczęśliwa, taka czerwoniutka, wiesz, taka, i pytają, jak się pani czuje, ona mówi: jestem wrakiem człowieka. Więc moja mama takie powiedzenia. No i zasłynęła tym, jak kiedyś do niej zadzwoniłam w 2019, pytam, co u ciebie, mamuś? A ona mówi: mąż Helenki zmarł, a ona z gołą głową chodzi. Więc to jest, wiesz, no, po kwintesencja, prostu kwintesencja. Po prostu i potem tamtych roczników tak, i zobaczyłam, czasu, że ja muszę notować to, co ona mówi. Ja to notuję, wiesz, i to jest po prostu dla mnie taka baza. Ja już mam teraz, za chwilę będę miała w sierpniu premierę nowego programu, bo jest Hrabina Pączek. I może zrobię Hrabina Pąk. Pąk, więc no, już zbieram nowe opowieści o mojej mamie. Ja no, ona rzeczywiście jest bardzo barwna. U mnie wszystkie kobiety w rodzinie, babcia, wszystkie ciotki są bardzo, bardzo barwne. I wiesz, te historie, i też ukształtowało mnie to bardzo. W mojej rodzinie się w taki specyficzny sposób traktowało mężczyzn. To trochę też w Hrabi, w tych postaciach, w te postacie, które tak grałam, one muszą zawsze być przerysowane. Wiadomo, bo coś jednak prześmiewamy, to hiperbolizować troszeczkę, tak, wszystko, troszeczkę nie? przesadzać. To właśnie były takie trochę przesadzone wersje tych wszystkich relacji u mnie tak w rodzinie. Bardzo dużo kobiet, wiesz, jak jest za dużo kobiet, to one potrafią być bardzo takie zagarniające przestrzeń i zarządzające mężczyznami. No, u mnie mama zarządzające też, mężczyznami. Moja mama, nie? Szefowa. Szefowa, no. Szefowa, tak. Moja mama, w ogóle ostatnio wziąłem ją na spektakl taki dosyć skliwy w Teatrze Kores w Katowicach, przepiękny teatr. Tam no, bywaliście, no, tak, zresztą, tak, tak. Mirka dobrze, no, pewnie znacie przecież oczywiście. Festiwal komedii, który tam robi corocznie. I jest, mianują mnie Hanka. Jest taki monodram pani Gruszki. O Jezus. I bardzo ckliwy. Mówi o historii Śląska i w ogóle. I tam moja córka płacze, 16-letnia. Ja, kurczę, powstrzymuję się od łez. Po prostu jestem zahipnotyzowany tym wszystkim. Moja mama po prostu troszeczkę już nie dosłyszy, tak, więc aż tak się nie, znaczy skupiła bardziej też, i ona nagle, my tam jesteśmy rozmiękczeni, a ona podaje miętuzy. Podała miętusy wszystkim. Ja mówię, wiesz, tutaj nie odwracaj mi uwagi. I w pewnym momencie pani oczywiście główna bohaterka, bo to monodram, opowiada, tak jest w roli już, że po prostu płacze. Tam pół, jak ja nie wiedziałem, jak skończył się spektakl, to moje wszystkie koleżanki płakały. Po prostu ja zaszklone oczy. A moja mama ogląda to i mówi tak, i ona, patrz, ona tam, zobacz, ona smarka w tą, bo płacze, smarka, a za chwilę oczy wyciera. I ona, wiesz, no po prostu niszczostwo. No. Piękne, ale mamy, to jest piękne. Cudowne, no. No. Tylko nie, ale to jest nie piękne. Ja lubię to obserwować u ludzi, właśnie jak ktoś jest zupełnie ma, bo jak wszyscy coś robimy, coś naturalne, a jakaś jedna, dwie osoby są trochę odmiennie reagują, no to jest cudowne. To jest, przecież to tak naprawdę to jest coś cudownego. Więc dzwońcie teraz do swojej rodziny, jak jeszcze się da radę, to spotykajcie się przy jutrzejszym świątecznym stole. Tak, oby was się, było jak najwięcej. I żeby się nie kłócić. Tak, nie? I aleluja, śmiejmy, radujmy się. Najgłupszy żart, jaki zrobiłaś? Wiesz co, najgłupszy żart, jaki zrobiłaś? No, taki, że teraz sobie przypomina, że taki pierwszy, że... No mów, tak. No zrobiłam trochę jedną z... Te prima aprilisowe, uwielbiam żarty typu, że masz dziurę w spodniach, to bardzo to lubię, najbardziej prymitywne. I najbardziej mnie to śmieszy, jak ja to robię, nie? Natomiast najgłupszy żart, jaki zrobiłam, no to zrobiłam coś bardzo niedobrego. Powiedz. W technikum, kiedy byłam w internacie, wzięłam dowód osobisty kolegi. I wziąłeś kredyt na mieszkanie. I dorysowałam wąsy hitlerowskie. Czyli czarny ząb przeniosłeś mu na górną wargę. Jak mi to do głowy przyszło? Przecież to jest dokument. Ty wiesz, jak mnie później straszono, wzięła mnie kierowniczka internatu. Bo zniszczenie dokumentu to było w ogóle karalne. No chyba oczywiście, jest, no, że tak. No tak. Nie to sobie zrobiłeś takich żart rzeczy robić. Okej. No, ja byłam przerażona. I potem drugi, bardzo niedobry,
gorszy żart, głupi. No. Nie wiem, czy mówić, bo to jest, no dorzuciłam dziewczynie coś do herbaty. Tabletkę. Mhm. Ale nie mówmy jaką. To przecież wiadomo, że nie, nie no nie gwałtu, no nie, tylko no, taką na pobudzenie. Na pąk. Na pąk. Na pąki. Na pąki kwiatów. Na motyla tableta noga. Zrobiłam to. O ja. A zadziałało? Poszło? Tak? Mhm. Dobrze. Wiesz, jak mi jest teraz głupio. No, to, i to był żonkil humoru. To był żonkil. To była dolica humoru, wiesz? Dolica. Dolica humoru. Bardzo to było źle. Dobrze, że to zostało wykryte. Uwaga. No. Zostało to wykryte. No. Zostałam ukarana. Były badania, sanepid? No nie, no ale było, wiesz, pogotowie i tak naprawdę. Wow! No, zrobiłaś jej jesień. Bo za dużo. Ogród średniowiecza jej zrobiłaś. Oświecenia. Oświecenia. No, było to bardzo groźne, bo nie zdawałam sobie sprawy. No, nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo kiedyś to były źle robię. Tabletki. Kiedyś jak to bardzo były tabletki. No, ale to zostałam ukarana, przyjechali jej rodzice, ja przepraszałam, że to była taka bardzo duża sprawa. Ojoj. No, no to teraz możemy też, ja w twoim imieniu też przepraszam. Przecież już wielokrotnie przepraszałam koleżankę. A znasz ją dalej? Jesteś, macie kontakt? Tak. Utrzymał tak, się kontakt. Tak, tak, utrzymał się kontakt. Zobaczyła. No, no. No to uważajcie tego pierwszego nie, na wiecie, te żarty. Nie na można różne robić nic złego, naprawdę. Nie, bo to jest coś jeszcze durnego, czy ja zrobiłam? Ja kiedyś mamie dałem ciastko z rzeżuchą. I to jest niepotrzebnie też. A już, no jak mogłaś? Nie wiem. I co? Wszystko było super do momentu. No. I co, zaczęła zgłaszać? Potem zaczęła zgłaszać, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. I przeleżałem z nią przy łóżku, proszę cię, północy. Musiałem, żeby było. Tłumaczyłeś, że zrobiłeś? Tak, no. I ona mówiła, pamiętam wtedy jedno żart, bo tak było, nie było śmiesznie. Ale w pewnym momencie powiedziała, że kłaniam się nisko po same ci. Nie. Tak powiedziała. To nie pójdzie, oczywiście. Chyba nie pójdzie. Nie, ale to co nie, ci do głowy nie przyszło? Nie wiem. Głupi człowiek był młody, no, wiesz, to o co chodzi. Młodość, nie wolno, nie wolno. Młodość nas dobrze tłumaczy. To ja może tak, także jak najbardziej żarty są wskazane, ale uważajcie. A propos święta jajka, te sprawy, czy Bóg istnieje według ciebie? Tak. Dobrze, dziękuję, tyle chciałem wiedzieć. Nie wierzę, nie wierzę. Co, nie wierzę. Wierzę. Ty, ale musiałam przeanalizować. Myślałeś, że Bóg istnieje. No, no istnieje. Ja nawet istnieje. Doświadczyłaś kiedyś? Zaraz z tobą, ja ci po prostu zaraz czy doświadczy, palnę czy ci. Doświadczy, nie palaj mi. Jak było na przystanku Woodstock? Pamiętasz, jak zaprosiłem was na przystanek Woodstock, tak, z kabaretem Hrabi? Ojejku, ale był ogień, to co? Ty nas zaprosiłeś? Tak, bo ja byłem organizatorem całej ASP komediowej. Bardzo ci dziękujemy, ale super, bo to było, wiesz co, naprawdę duże przeżycie, coś, czego nigdy wcześniej nie zaznaliśmy. Chyba dla to takiej ilości ludzi nie graliście w życiu. Tak. To było kilkadziesiąt tysięcy. Po pierwsze dla ilości, tak, dla takiej dużej ilości spokojnie ludzi. I jeszcze to, że byli ludzie w takim nastroju, bo granie na imprezie muzycznej jednak, to jest też zupełnie inny nastrój. Inaczej ludzie odbierają. Ludzie stoją. Mhm. I skecze były odbierane trochę jak manifesty. To było ciekawe. Mhm. Czyli jak coś grasz i coś tam żartami rzucaliśmy, czyli tak nie graliśmy do siebie, no bo wiedzieliśmy, że to się nie sprawdzi, bo to trzeba rzucić tym daleko, bo jest bardzo dużo ludzi. Niech to poniosą, tak, jak na tych. Grasz aż tam do tych ostatnich za kilometr. Tak, bo to był pełen namiot, a przed namiotem z czterokrotną ilość, tak, osób na zewnątrz. To więc jest, było to morze ludzi. Bardzo ciekawe. No i jednak przeżycie, jak śpiewaliśmy właśnie song Porzucony i tam śpiewałam chyba żółtą sukienkę Hrabiny Pączek. No. Okay. Śmiesznie, bardzo fajnie. To było cudowne przeżycie i ciekawie ludzie reagowali. Właśnie tak reagowali, tak jakby na takim wiecu, coś tam rzucaliśmy, wow, nie, tak. Nie, na przykład, że jak były rzeczy niekoniecznie zabawne albo niezabawne, zabawne, a tylko emocjonalne,
to ludzie reagowali też. Aha. Czyli powiedzmy tam, że powiedzmy coś tam, bo mi jest smutno. Nie? Smutno. Tak. No, to, a za chwilę już się cieszę. Tak, i ludzie tak bardzo, bardzo, bardzo pięknie, organicznie wtedy pamiętam, reagują. Daliście tam czadu na pełnej. Hrabina Pączek, jeździsz, zapraszamy. Bardzo często można spotkać jeżdżam, gości. Jeżdżam, chociaż nie za często, bo tak dwa razy w miesiącu max. No, to już i tak, że ty to jeszcze upychasz. Katowice niebawem? Tak, i zobaczymy się. A może byśmy pomyśleli, że Hrabina Pączek i Hannes Krepel. Bo Krepel to Pączek po śląsku. Krepel. Krepel Pączek, no. Jakby był takim kreplem. O dobrze, ja. No właśnie, Krepel. A Hannes Krepel? Hannes, że ze Ślązok i Krepel, albo Baron Krepel. A ty mówisz tak po śląsku, umiesz? Trochę go dum, jak Sato go dum, ale tak bardziej udaje, że umia. A w domu? Umia. Nie. Ale ty dobrze mówisz, no jak udajesz, no dobrze mówisz. No jaj, no taką melodia. Robię taką melodię śląską. Wyzak. Ale... Aha. No ja. Czy to się różni od tego takiego... Nie, ale ja nie znam tak, że richtig Kejza Rzymu, a Aschenbecher i Nylon Beutel i wiesz. To ja znam takie poszczególne wyrazy. Przecież i no. Dobrze mówisz, przestań. No trochę. Przecież to robi takie wrażenie. Okej. Okay. To jest w ogóle niesamowite, nie? Czy my możemy teraz, uwaga, tak? Nagrać viral, bo ty, powiedz mi, tak? Filip Cymbala. Tak. Wspaniałe filmiki, prawda? Niesamowity człowiek w ogóle, coś za wrażliwość, tak, w ogóle świetne. Pozdrawiamy. On mi powiedział, że wy się spotykacie na kawusi. My się spotykamy, coś jemy, coś pijemy i macie sobie jakiś nagrywamy. Pomysł? Tak. Ale zazwyczaj i tak koniec końców wychodzi ten ostatni jakiś improwizowany. Te improwizowane są najfajniejsze, takie, że bez planu coś zaczynamy bredzić, gadać i... Tak, to jest cudowne. Że, tak jak z tym, pamiętam z tym, że przeproś... O Jezus, przebaczaj. Przebaczam ci. I tak dalej, przebacz. To już jechaliśmy, rozjeżdżaliśmy. Bo odwożonko było już. Tak. Polecam wam bardzo serdecznie, są przedzikie rzeczy, żebyście posłuchali. I jeszcze jedna rzecz, tak? Na sam koniec praktycznie chciałbym... Poczekaj, bo jak koniec, to ja bym wodę wypiła. Nie, to na koniec będziemy jeszcze życzyć sobie życzenia dla naszych słuchaczy. Musisz dokończyć te, które zaczęłaś. Tak, bo ja życzenia, powiedziałam bo wszystkiego. Bo ty powiedziałeś wszystkiego. Ale, czy ja mogę, mam do ciebie jedną prośbę. Tak. Krótko i na temat. Czy moglibyśmy teraz zrobić wróżkę Ele? Ja mam specjalnie do ciebie karty. Z Targu Staroci, dokładnie. Jejku. O Jezu, one pachną jeszcze. Pokaż. Zobacz, jak one pachną jeszcze. Stare, tu jest wszystko. Tu jest wszystkie tu bakterie jest tak. Świata. Tu jest tak. Musisz umyć ręce tłuszcz. Po tym. Tłuszcz. Roztocza. Bakteria. Roztocza. Resztki jedzenia. Oj. Roztocza. Ślina. Ślina. W ogóle wszelkie płyny. Oj. Płyny. Tak. Dobra, to jesteś... I teraz tak, ja cię wróżę. Dzwonię do ciebie? Tak, że dobra. Na przykład, że dzwonisz. Dryń. Jaki masz dzwonek? Halo? Dryń. Halo? Halo, słucham ciebie, wróży. Będę ci... rób co, mów co chcesz, proponuj... Mariusz z Bytomia. Mariusz z Bytomia. Bytom się kłania, tak? Kłaniasz kłania, się tam? Kłaniam się. Kłaniaj się. Widać? Kłaniasz się panu? Kłaniam się pani. Panu, święta są, kłaniaj się. Alleluja, kłaniam się panu. Kłaniaj się panu, jajka poświęcone. Jest dobrze, jest... Poświęcone jajka? Tak. Co proponujesz, co, gdzie cię boli, co się dzieje? Chciałbym wiedzieć, jak ten rok, jak nowa odsłona, te święta to takie nowe starty bardzo często... Startup. Już sprawdzam kartę pierwszą. Kartę. Wysupłałam drugą. Wysupłam trzecia. Co proponujesz? Która karta cię interesuje? Powiedz liczbę od 1 do 7. 7. Karta ta czerwoną się zwie. Będzie niedobrze. Się działo. Nie startupuj, nie zaczynaj. Bo mam taki pomysł, to tak. Nie startować jeszcze teraz? Nie startuj. Kiedy jest szansa, żeby startować ewentualnie? Wystartuj w przyszły sezon. Masz sezon? Mam. Masz sezon, bardzo się cieszę. Albo sprawdzę, to ja zadzwonię. Zadzwoń do mnie, jak ci się zacznie sezon. Kiedy ci się zaczyna sezon, Mariusz Kałamago?
To zależy, jak śniegi pociągną, czy to... W tym roku śniegu już nie będzie, nie będzie, widzę tutaj karta. To jest ten po sezonie w takim razie. Widzę kobieta, widzę król i dama, królowa. Królowa łapie króla, kantuje, tyle w twojej kwestii, do widzenia. Czuję, że się już nie słyszymy. Król kantuje, jeszcze tylko doprecyzujmy, król kantuje królową, czy królowa kantuje króla? Królowa kantuje króla. Widzisz, jaka twoja sytuacja emocjonalna jest. Dziękuję, wróżko. Ukantowan. Dziękuję, wróżko Elu. Czułem to. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ofiaruję ci te karty pełne potu, żalu, brudu. Zapomnienia, historii ludzkiej. Historii ludzkiej, są tu skamieliny, są tu płyny, są to karty nasączone, dadzą ci one pożywkie. Hiperdena. Dziękuję ci bardzo uprzejmie, wróżko Elu. No, ale ja też to improwizuję zawsze, wiesz, tam ludzie do mnie dzwonią. A to jest jeszcze cały, bo ja dawno nie widziałem jakichś... No bo oczywiście nie jestem... Jak wpadnie ci to Bo robisz? Nie jestem w stanie, gdybym to robiła na bieżąco, to bym tak... A ja mam ponagrywane i teraz trzeba by to zmontować. I wtedy okay. już jest trudniej. Leci. A wiesz, że była taka jedna historia, że Władek dzwonił do mnie też i się okazało, że on właśnie wtedy miał zawał, a ja mu wróżę tam i mówię w czasie wróżby, że nie dożyjesz tam, które... Wiesz, wymyśliłam sobie, że no, widzisz, tu sytuacja jest tak, nie dożyjesz. A on miał zawał i nie wiedział to o tym. Na mnie kantuje. Także takie sytuacje. Także, ale ty wszystko w porządku. Zobacz, Władek ale żyje. Kantuje. Czyli nie kantuje. Dobra, Władek żyje, ona nie kantuje. Ona nie kantuje, no. Całe szczęście. Wszystko będzie odwrotnie. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Asiu. Wszystkiego dobrego. Życzę ci dużo czasu dla siebie. Żebyś miała na wszystko, żebyś wróciła do tańców ludowych. Musiałabym sobie zorganizować ten czas. Wiesz, to chodzi o to, że ja muszę... To ja z Lopezem porozmawiam, ja się będę z nim widział dzisiaj wieczorem na meczu. Ja mu powiem, że dosyć tego. Dosyć tej katorgi. Już wystarczy, że cię rodzice wykorzystywali w Bułgarii do handlu. A co ty mówisz o tych tańcach ludowych? Życzę ci, żebyś mogła wrócić do tańców ludowych. Ja to lubiłam. Wiem. Fajnie to. Koniec. Dobrze, to teraz bardzo bym chciał, proszę bardzo. Życzenia. Dokończ życzenia, zaczęłaś od Chciałabym państwu, wszystkiego. Tak, zaczęłam od wszystkiego. Życzę państwu wszystkiego, co jest najlepsze na tym świecie i żeby państwo nie byli sami, ani w święta, ani poza świętami, żeby zawsze był ktoś. Wiadomo, że ludzie odchodzą, ale jak widać po tych świętach ludzie też przychodzą. Jak powiedziałeś też o smutnym z kabaretu potem. No właśnie. Niech żyją sama w naszych pamięć, głowach. Tak, sama pamięć ludzi, wszyscy państwa, wszyscy ci, którzy są smutni w te święta, to chciałabym właśnie, żeby umieli państwo znaleźć w sobie coś takiego miłego, jakieś dobre wspomnienie i tak, tak się fajnie się radzi, nie? To nie jest rada, to jest taka też trochę sobie tego życzę, państwu tego życzę, zdrowia, uśmiechu i żeby zawsze byli obok ludzie. Święta Wielkiej Nocy, wesołe święta. Się nie kłóćmy, radujcie się, dokładnie. O polityce nie rozmawiamy. Nie wchodźcie w to, tak jak oczywiście. Oni nie poruszają tematów politycznych nigdy, prawda? Znaczy między sobą potem rozmawiamy, oczywiście. Krabina Pączek. Szukajcie, polecam tę panią na żywo. Polecam. Zapraszam. To jest coś niesamowitego. Kała Magia Świąt. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że koszyczki przysłane. Wyprasujcie jeszcze serweteczkę, którą Bazie idźcie zerwać. Bazie. No to co? Żegnamy się z wami na bazie tutaj w RMF FM. Dziękuję wam bardzo. Mariusz Kała Maga, Joanna Kołaczkowska. To była ogromna przyjemność. Dla mnie też dziękuję.